Tydzień przed zawodami, słuchaj, zostały mi dwie osoby, bo mam cztery osoby kolejne na kwarantannie. I ja mówię, wiesz, no... A o czym mówimy? U nas... Dawida o zawodach. Miały 15 listopada się odbyć. Tak, tak. No ja sam bym przyjechał, ale... My gdzieś tam... Aha, ja jechałem jeszcze do tego. Na koniec świata, do Sanoka. I mnie dwa takie wyjazdy by mnie zabiły w miesiącu i nie ten, i nawet nie planowałem. W sensie, biłem się z myślami bardzo mocno, ale ostatecznie nie ten. Ale mówisz, że się nie odbyły, tak? No nie odbyły się, bo po prostu wiesz, no, w kategorii pro kobiet mieliśmy jedną zawodniczkę, później w kategorii pro mężczyzn było ode mnie dwóch chłopaków, z Mińska miało być dwóch, jeden miał być z Białegostoku, ale wiesz, koniec końców wyszło, że tych osób było tak mało, że to nie było sensu tego robić, nie? Tu też chciałbym przeprosić, że się nie odbyły te zawody wszystkich od razu, którzy liczyli na to, ale mam nadzieję, że na marzec uda nam się to przenieść już tak solidnie zrobić i no, wierzę, że będzie lepiej, jeżeli chodzi o sytuację w kraju, nie? Bo to jest tak naprawdę, no to nas wyklucza, nie? No tak. No ja dobra, bo jak już tutaj, czekaj, bo jak ty już oficjalnie przepraszasz, to może oficjalnie w ogóle rozpocznijmy. Sorry, pozwolę sobie zostać znowu mistrzem ceremonii. Witamy was wszystkich w kolejnym podcaście Dźwigam Kettle. Dziś rozmawiamy sobie tutaj we trójeczkę z Ryśkiem Dudkiem, którego poznaliście w ostatnim... Poznaliście go może jeszcze gdzieś tam indziej, bo Rysiu jest dość człowiek światowy. Natomiast rozmawiamy sobie jeszcze dzisiaj z Dawidem Łukasikiem z Ełku. Przypomnij mi nazwę klubu, bo... Imperium Siły. Także dzisiejszym tematem będą zawody właśnie. No i co o tych zawodach? Co my byśmy chcieli powiedzieć? Albo co my byśmy... No my chcemy jakby... Zawody hardstyle kettlebell w Polsce aktualnie na ten moment powiedzmy, że się dzieją czasami. Każde zawody w zależności od tego, kto je organizuje, wyglądają inaczej. No i o tym będzie dzisiejsza rozmowa, że warto by to było wszystko usystematyzować jakoś. Trochę zawodów jest, no i pojawią się też nowe, nie? Dokładnie. chyba wiem, o czym mówisz, ale nie będę nic wyprzedzał. Dobra, no to panowie, kto chciałby, w ogóle tak, bo tam Dawid wiem, że ma tą magiczną listę, to może od początku. Tak, tak, no może od Dawida, bo jest organizatorem też zawodów, nie? I będziemy sobie... Dokładnie. No ja też byłem i sędzią na zawodach u Mirka, też i zawodnikiem startującym, więc tak jakby z różnych stron mam to... Największe doświadczenie, jeżeli chodzi o zawody, nie? No, bo gdzieś tam i organizuję je, więc to też jest jakiś tam, można powiedzieć, że mogę się wypowiedzieć na ten temat, nie? No to najpierw zacznijmy w ogóle może ogólnie o zawodach. Jakie zawody w Polsce są, co możemy w ogóle tak jakby w Polsce zobaczyć i no gdzie, co możemy obejrzeć, nie? I gdzie wystartować. Jeszcze przerwę, rozmawiamy o hardstyle, nie? Oczywiście, tak, tak. Znaczy, ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że nie robiłbym tylko i wyłącznie mówił hardstyle, ale też fajnie by było wrzucić to girevoy sport, gdzieś powiedzieć, że coś ale to w girevoy to jest tyle, że wiesz, to byśmy musieli właśnie, osobny oni temat. Mają... Tak, się znaczy, na hardstyle, nie? Tak, tu masz rację. No, chodzi mi o to, że też jest tak jakby ta forma kettle, nie? Aczkolwiek jest do przemyślenia temat jakiś, żeby jakby to połączyć, żeby mogli się sprawdzić wszyscy. Właśnie, o to mi też chodziło, nie? Że... Z tym, że to jest trudne, dopóki, no, dopóki nie mamy jakby nawet tych hardstyle'owych samych, bo girevoy jest usystematyzowany, a jeśli chodzi o hardstyle, no to na razie, no to tak jak wspomniałem, no, wszędzie, w zależności od tego, kto organizuje, to inaczej to wygląda i tu by się należało jest... zająć tym. Ale to, że wiesz, inaczej wygląda, to moim zdaniem jest fajne, nie? Tak, ja też tak uważam, bo generalnie, tak jak z Dawidem gadaliśmy jeszcze, jak się zgadywaliśmy na ten podcast i Dawid mówi, że fajnie było usystematyzować sprzęt, że to czego możesz użyć w trakcie i tak dalej, natomiast to jest w sumie spoko, ale z drugiej strony mi się podoba formuła Strongman, w której wiesz, jedziesz na zawody Strongman, nie wiesz na jakim sprzęcie będziesz pracował, nie? Znaczy, wiesz, ja ci powiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o to właśnie, tu właśnie mocno wyprzedzasz. Nie, ja mówię tak... O co chodzi w ogóle, może zacznijmy, ja bym to podzielił, fajnie by było, żeby to było bardziej podzielone na kategorie, czyli masz na przykład kategorię, w której możesz używać sprzętu, bądź w której nie używasz go w ogóle, czyli nie możesz mieć na przykład pistoletu, do butów do pistoletów, nie możesz mieć nic na ręce, nie możesz na przykład do snatchu używać choćby magnezji, też mogłaby być taka formuła, nie? Przecież to są...
To jest bardzo dużo możliwości tego. To nie jest tak, że my musimy się zamknąć na jedno i powiedzieć sobie, dobra, teraz ketle mają być robione tak, tak i tak. Bo też. Oczywiście. Prawda. To, pytanie to powinno tylko być tak, kilka różnych form, nie? Tylko że tyle, pytanie, tyle co jest opcji. Dobre dla zawodników? To jest pytanie. I dla ludzi, którzy to oglądają. Nawet bo, nie to, bo to, wiesz co, możesz, okej, faktycznie można sobie pozmieniać, nie? Jest mnóstwo opcji. I wiem, że na przykład w trójboju też jest, tam sobie startujesz w koszulach, bez koszul, z sprzętem. No jest sprzęt i jest raf, nie? No tak. Dokładnie, ale też tam masz chyba trzy różne opcje w ogóle tego jednowarstwowe, sprzętu, tam dwuwarstwowe, trójwarstwowe tak. I tak dalej. Każda federacja tak. W ogóle dopuszcza jakieś inne pomoce na takiej zasadzie i to jest tylko sztanga, nie? I tak jakby tylko trzy ćwiczenia, a u nas masz ćwiczeń w zasadzie w zależności od formy, to możesz mieć pięć, a możesz mieć wszystko, co od fantazji organizatora zależy. Dokładnie. Się, no. I teraz jakby możesz mieć frotki, możesz nie mieć frotek, możesz magnezja bez magnezji, a co jeszcze można, buty bez butów. Wiesz, jest na tyle opcji, które, bez nakolanników, no wszystko, tak, no, które tak, można tak. Dołożyć, odłożyć i teraz pytanie jakby w którym momencie, dobra, jak zrobisz teraz kilka opcji, to wyjdzie tak, że, a ludzi nie ćwiczy za dużo, to wiesz, wyjdzie, będziesz miał kilka jakby opcji do wyboru i się okaże, że w każdej kategorii startuje po jednej osobie, nie? A czy wiesz, ja już raczej nie myślę w formie takiej, że na jednych zawodach tworzyć kilka kategorii, tylko żeby nie, osobne dane zawody, zawody nie? Były, tak. Chyba, czyli że... zawody, ty pójdziesz na zawody, gdzie nie możesz korzystać z magnezji. Albo okay. Jedziesz na zawody, gdzie masz typowo wszystko, możesz robić pistolety w butach, z kettlebell guardem robić na przykład turki, czy tam ciężkie presy. Wiesz, no i to tak jakby ma większe znaczenie, nie? Tutaj teraz, nie? Okay. A nie, że już robić na jednych zawodach kilkadziesiąt kategorii, bo to też jest bez jeszcze sensu, tak. Nie? Są jeszcze kategorie, tak jak rozmawiamy teraz, typu start, powiedzmy, tak jak kiedyś ja organizowałem, pamiętasz te Strongman? Pamiętam, czyli że była, robiłeś formułę. Typowa siłówka, to jest typowa siłówka, tam nie masz być, powiedzmy, mega sprawny, tylko masz być mega silny, tak? Ale dalej teraz masz... Tam było, o ile pamiętam, co tam było, tam był turek ze sztangą chyba? Tak, tak, turek ze sztangą. I jakimiś potworami były, nie pamiętam ci goblet wiecie. Squat, goblet. Znaczy to nie był goblet squat, tylko to był we front racku, w klinie, po zarzuceniu, maksymalna ilość przysiadów z jak największym ketlem. I do tego był jednorącz push press jerk, byle jak na głowę. Tak, ale whatever. Może być to jakiś split jerk, cokolwiek. Czyli ktoś jak w strongmanach wyciskanie hantli. Dokładnie, dokładnie. Okay. I wiesz, no i tam snatche były 28 chyba 3 minuty, nie? Czy 32, już nie pamiętam. Piękny odcinek czasu. To jest taki ostateczny kompromis pomiędzy cardio a dźwiganiem ciężkim. No, to jest właśnie strongman, tak? Czyli tu masz być siłaczem na takich... No dokładnie. Mi się bardzo ta formuła podoba, nie? Ja w ogóle ostatnio w smutku chodzę, bo tak dotarło do mnie, że ja bym chciał być strongmanem, ale niestety natura mi pozbawiła możliwości. Masz jedną nogę krótszą, kurde, z jokiem byś leciał w jedną stronę. Kurwa, no. Byś się w kółko kręcił z jokiem. Strasznie, kurwa, śmieszne. No i teraz to jest jeden podział. Teraz mamy podział na kategorie, tak? I jakie one są? Tak. Czy to są kategorie wagowe? Czy to są kategorie wagowe plus wiekowe? No jeszcze można tam powymyślać, tak? Jakby się chciało. To znaczy no tak, to jest... mi się podoba, może inaczej. To ostatnio o tym gadaliśmy akurat z Rysiem gdzieś tam na Messengerze, że jeśli chodzi o wagę, to ja już się tak jakby przestawiłem na taki tryb myślenia, że albo jesteś silny, albo nie jesteś, nie? Mi nie przeszkadza na przykład obliczanie takie, jak robi Mirek, pozdrawiamy. W sensie on tam liczy, wzór to jest skalowanie allometryczne, tak? Tak, on liczy, on liczy od, ale później jest to jeszcze liczone od wynik twój, jeżeli na przykład jesteś trzeci, to masz liczoną ilość punktów od najlepszego, co uważam, że jest troszeczkę krzywdzące. To znaczy? Najlepszy później... dostaje 100 i od niego 100, liczysz. 100 i od niego liczysz. Jego wynik jest jakby twoim przelicznikiem tego, co zrobiłeś, nie? I to jest niestety moim zdaniem trochę krzywdzące, nie? A czemu?
Bo gość, który waży 100 kilo, nigdy nie będzie mógł konkurować na identycznym poziomie z gościem, który waży 70-80 kg. No faktycznie. Nie masz możliwości, że wiesz, powiedzmy, jeżeli weźmiemy presa jednorącz, tak? Gościu, który waży 100 kg, no niech zrobi nawet te 65 kg, tak? Pres jednorącz. To gość, który waży 85 kg, może jest w stanie zrobić nawet pod te 60, tak? I teraz porównując ich dwóch, jest prawie różnica 20 kg wagi, a weźmiesz ilość ketli, wagę ketla to jest kilka kilo. I teraz ten gość, który waży 100 kilo, nigdy nie będzie mógł dogonić tego lżejszego. Po prostu. No bo to musiałby presować. Tak jakby matematyka mu na to nie pozwala, tak, nie? Tak, jeżeli tak, weźmiemy obliczenia, nie? No po prostu to jest jedną z rzeczy, które ja uważam. No ale to widzisz, ale to jest fajne, bo właśnie tutaj wróciliśmy do tego, że no po prostu są takie zawody. Teraz na lidze tak jest na przykład. No ona jest tak liczona, znasz reguły. Zapisujesz się na ligę, dokładnie, i startujesz, to nie? Też jest prawda, że jak będą jakieś zawody, tak. Inna sprawa, że pokazało to, nie wiem jakby czego to jest efekt, ale ostatecznie no z ligi dużo ludzi się wykruszyło, nie? Nie, ale to nie przez to myślę, wiesz? A czy to na pewno nie jest czynnik główny, nie? Ale w ogóle, jeżeli ja coś mogę się powiedzieć o lidze, to tak naprawdę ona jest mało medialna. Ale na razie, bo to jest pierwsze. Znaczy, tak, ale wiesz co, ja nawet powiem ci szczerze, jeżeli sam bym nie wszedł na YouTube'a i gdzieś tam nie pogrzebał, kto jakie miał wyniki, to nawet nie jestem w stanie tego nigdzie zobaczyć. I nie, na stronie, nie? Tak, ale ja też chciałem zobaczyć, jak ktoś to robi, rozumiesz? I to jest na przykład, nie mówię, że to jest, wiesz, że to jest jakiś tam. Ja po prostu jako taki widz, który gdzieś tam chciałby to obserwować, fajnie, żeby to było wrzucone na stronę, nie? To jest prawda, że brakuje czegoś takiego, tak jakby samych Ale jest na stronie i są odnośniki do filmów ze strony, także ja tu trochę będę bronił, jest tam trochę niedociągnięty. Ja nie mówię, że... Tak, ale wiesz... Ja wiem, o co chodzi Dawidowi, mi się wydaje też, że to by mogło być bardziej medialnie rozpromowane w społecznościowych mediach. I tak samo teraz powiem, co było ostatnie mistrzostwo, nie? Na stronę zaglądają tylko ludzie, którzy biorą udział, nie? A rozumiesz? Co powiem o ostatnich mistrzostwach, co w Łodzi było organizowane. Tam były później po tych zawodach osoby wrzucone, niektóre zdjęcia, jakieś tam podpisy, kto ile gdzieś tam podniósł, ale tego też dalej było mało. Tak naprawdę, no nie oszukujmy się, robotę robimy bardzo dużo. Te ciężary, które podnosiliśmy na tych zawodach, no to są... No na Polskę naprawdę, to są wyniki, wiesz, gdzieś, a tak jakby nikt tego nie pokazuje, nikt nie wie, że coś takiego robimy, nie? Jest to jakby tak promowane, nie? Wiesz co, ja się tak właśnie nad tym zastanawiałem. Żeby to nie było tak, że... No? Nad w ogóle atrakcyjnością naszego sportu, w sensie takim wizualnym, bo jak ktoś ogląda trójbój, i masz gościa postury Adasia i ma nadane na sztangę 350 kg, to widać, że to jest ciężkie, on walczy z tą sztangą, widać, że to jest, wiesz, okrutny wysiłek i ten ciężar jest ogromny. Natomiast nieważne, jak dużego byś ketla miał nad głową i czy on waży 60 czy 80 kg, to ludzie nie widzą różnicy, tak mi się wydaje. I szczególnie ci, którzy nigdy nie dźwigali, nie? Którzy nigdy nie mieli w ręku ketla, nie? To by I trzeba teraz, było... Teraz wiesz co, teraz trzeba po prostu przed zawodami ludziom pokazać te ketle, żeby każdy mógł sobie podejść, zobaczyć, dotknąć. No to ja tak wam zdradzę, no ja mam właśnie taki pomysł na te zawody u mnie, które będą, nie? Bo tu już się zdradzę, że będą nowe zawody, pojawią się na rynku. No i mam taki właśnie pomysł. Zawody będą przeplatane konkursami dla publiczności z możliwością wejścia na backstage publiczności, które będą mogli sobie tam ludzie posprawdzać różne rzeczy, ile to waży i tak dalej, nie? Właśnie po to, żeby ci, którzy oglądają, żeby wiedzieli, co tam ludzie robią, nie? Na podestrze. Wiesz, jak wchodzisz do klubu, przykładowo, i widzisz ketle, które stoją przy ścianie. I wiesz, ludzie przechodzą, zaczynają iść od czwórek, widzą ósemki, szesnastki, dwudziestki i nagle dochodzą do 44, 68, 92. I oni widzą to 92, mówią, o kurde, to jest cięższe ode mnie, jakie to jest wielkie, jak to wiesz. Ktoś próbuje to podnieść gdzieś tam, kurde, to nie jest lekkie, tak? I od razu nabierają szacunku do tego ciężaru i do tego, że jesteś w stanie to podnieść, nie? Tak. A na rynku są już setki i będą 110. No. Gdzieś tam chyba w 104 widziałem. To fajnie widać, jak kiedyś z kumplem ćwiczyłem i robiłem sobie turki, wziąłem 48, bo tam jakiś miałem taki plan, że głównie 48 pracowałem i na mało ruchu, bla bla bla. No robiłem turki
i kumpel tak w mojej przerwie podszedł. Ja nie widziałem, nie? To się tylko, bo to nagrywałem oczywiście i to się nagrało. Podszedł do ketla i tak wiesz, oburącz, martwy ciąg, tak. Odłożył i poszedł, nie? I potem zupełnie inaczej patrzył w ogóle na to, wiesz, jak ja te turki dalej robiłem, to zupełnie jakby, wiesz, wcześniej to tak było, a no tam se staje, nie? A później W gdzieś Turku tam ja też też ma... na filmie się nagrało, jak on siedzi i tak. Nie. W Turku najlepiej, jak ktoś ma wątpliwości, to dać mu się położyć i żeby sobie holda przytrzymał, nie? Tak, żebym na Tak, ręce tak. położył. Tak, bo co innego jeszcze podnieść z ziemi, a co innego na rękę Dokładnie. położyć i przytrzymać, nie? Dokładnie. 80 kilo miałem ostatnio, teraz byłem w Łodzi na SFL-u i to, co ci mówiłem, nie? Niby, kurwa, 5 sekund jest ok. Po 5 sekundzie już czuję, mimo że mięśnie trzymają, wszystko tu mięśniowo jest ok, to czuję jak kość mi się, wiesz, ugina pod naporem kuli. Kurwa, okrutne po prostu. I Nie widzisz, i wyobrażam teraz sobie. to jest, i teraz to jest kwestia na przykład kolejna, co mówisz. Czy powinniśmy na przykład dać jakąś pomoc przy takich ciężkich turkach? Wiesz co? No ja tutaj powiem tak. Nie to, że jestem przeciwny, ale nie robi mi to różnicy. Bo No ja nawet ci te powiem, że 80 kilo mnie nie ja ci powiem na bolało. przykład, Mnie nie że. bolała skóra, nie bolało mnie ucisk, mi nie Tak, przeszkadzał. tak. Dyskomfort odczuwałem, bo czułem, jak mi się kość wygina. Dokładnie, Ale bo jeśli teraz. chodzi o ucisk, o bóle, takie rzeczy. Znaczy, wiesz, jasne, ale wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś dla Butrymowicza, chyba Aleksander Butrymowicz, czy byłeś na tych zawodach, co mu Chyba ręka nie. pękła? Ja w ogóle nie byłem, ja byłem na mistrzostwach w Białymstoku 2018 i w zeszłym roku na mistrzostwach w tym nie miałem i miałem się do was wybrać też w zeszłym roku, ale nie pykło. No nie pamiętam ile on miał wtedy kilo, ale to dość dużo było, bo oni z Bronkiem tak jak było pierwsze miejsce walczyli. To były chyba trzecie mistrzostwa, czy drugie, już ciężko mi powiedzieć. No ale pamiętam, jak wiesz, siedzimy i nagle słychać trzask taki, jak on robi turka, nie? I wiesz, wszyscy za głowę, co to się stało? Trytytki te się oderwały od ketla, bo tam była choinka zrobiona. A on staje za rękę, się łapie, mówi, ręka mi pękła, nie? No, to jest I ucisk wiesz, i to taki, nie że. jest... I wiesz, i to jest teraz kwestia, on już, nie, on już w ogóle rzucił kettle, tak znaczy gdzieś tam jeszcze widziałem, że gdzieś coś wrzuca, ale tak jakby z tym takim startowaniem już skończył, nie? I teraz pytanie, do którego momentu to jest bezpieczne też dla zawodnika, bo wiesz, to nie jest problem. Słuchaj, ale asekuracja w tym wypadku akurat moim zdaniem nic by nie pomogła, bo No to właśnie, ale właśnie, on tylko to słuchaj, nic nie ale zmieni, teraz tylko jeżeli mniej boli jak wziąłbyś. ciśnie. Posłuchaj, ale jeżeli weźmiesz teraz kettlebell guarda dobrego, ja na przykład robiłem z kettlebell guardem i naprawdę różnica jest ogromna. Jeżeli naciska ci to na przykład na ten plastik, Ale to jest taka to... frotka z plastikiem, tak? Tak, ale to Tak. robi kolosalną różnicę. Tylko, Jeżeli że masz... teraz Tak, robi, pytanie. robi, bo ja robię takie ze skóry też, one bardzo dużo dają, nie? Skórzane. To jest Tylko naprawdę, to pytanie, jest... czy to nie jest jeszcze bardziej niebezpieczne w tym momencie, bo Bo jak czujesz, dźwigasz że cię więcej niż ciśnie, możesz, tak? tak, jak No to czujesz, że też cię jest ciśnie druga i kwestia. boli, jak czujesz, że ciśnie i boli, to odkładasz, nie? A jak nie boli, to jadę, No nie? właśnie, tylko że widzisz, już akurat przy tym tak nie ciśnie, nie? Już jak już masz to No. nie odczuwasz tego bólu, jesteś w stanie jednak zrobić więcej. Co Tak, drugie, przy nawet tym tak trzecie. nie ciśnie, to po prostu pęka bez ciśnięcia. No. Tak, a wiesz, to nie masz tego, ten plastik jest odtąd dotąd, a nie, że ci usztywnia całą kość, nie? Nie, Tak, tylko ale. kawałeczek, tak. No ale to tam, gdzie kładzie się akurat w tym miejscu kula, ta rączka, druga część i tak naprawdę mi na przykład przy dużych turkach powyżej tam 70 kilo to wystarczy, nie? Słuchajcie, no ja myślę, że to jest tak, bo to jest kwestia tego, czy nam chodzi o to, żeby ktoś jak najwięcej podniósł, czy chodzi o to też, żeby O, i wytrzymał właśnie, ten i to ból i teraz podniósł, jest, nie? tak. No, czy ma wytrzymać ból i podnieść, czy ma jak najwięcej podnieść, nie? Wiadomo, Też że prawda. ciężar będzie większy z ochroną, nie? A bez ochrony mniej podniesiemy, bo ból swoje też zrobi, nie? Jeszcze mnie taka No i to jest naszła kwestia teraz myśl. ustawienia, myślę, że to wszystko zależy od organizatora. No, organizator ustala zasady, nie? Jeszcze mnie naszła teraz taka myśl, że. No bo tak jakby głupotą jest się pchać na łamanie kości. Niezależnie, czy to będzie z tą frotą, czy bez tej froty. A wydaje mi się, że bezpiecznie, o ile pod takim ciężarem może być bezpiecznie, jest to robić ze sztangą. I teraz pytanie.
Ale to też, ale wiesz, to Kiedy sztanga kończą też się przekłada się na kettle? kettle. Właśnie, sztanga to nie są kettle. I teraz to nie są No. zawody już kettlebell. Chyba, że Ale w kulolaski. ogóle, ale nie przekłada się w ogóle na kettle, nie? Bo kettle ma, wiesz, ciężar masz W z inny boku, sposób a ciągnie, nie nad ręką, tak. nie? Tak, No. tak, tak. Ale to też jest pomysł na jakąś taką formę, może inną. Właśnie widzisz, i to jest teraz to, co rozmawiamy, czyli to, tak jak ja to nazwałem formę, czyli strongman, jak była ten ze sztangą, to już nie był typowy taki. Takie zawody kettlebell, ta kategoria nie była typowo No kettlebell, dokładnie. bo tam już miałeś sztangę, no bo już w pewnym momencie powyżej tych kilogramów, no naprawdę bezpiecznie jest to zrobić na przykład na hantlu albo na sztandze, nie? No tak. Odrzucisz tego hantla, czy odrzucisz tą sztangę, się wiesz, a tu jak złamie ci ręka i ta przykładowo 80 ci spadnie na głowę, no to wiesz, Poza też. tym, w sumie z drugiej strony, no umówmy się, w trójboju powyżej pewnego ciężaru też nie jest bezpiecznie. No. Także może nie ma co się tym przejmować Ale aż nigdzie tak. nie jest bezpiecznie. W ogóle No zacznijmy od tego, nie. że sport Sport. zawodowy, Tak, mniej lub bardziej to jest zawodowy już. przynajmniej, nie jest bezpieczny, nie jest zdrowy. No to o tym ostatnio mówiliśmy, że sport to nie jest Tak, zdrowie, nie? dokładnie. No to może Ale my jesteśmy faktycznie nie ma co sportowcami, nie? roztrząsać. Więc chcemy też Znaczy, podnosić jak najwięcej z naszej ja wam takiej powiem, jak ja jakby. do tego podchodzę, nie? Bo zawody, jedziemy na zawody, czy gdzieś, to wiadomo, zasady są jakie są. Można za magnezję, nie można nic więcej, na boso i tak dalej. Ale ja na każdym treningu mam neopreny, na każdym treningu mam nadgarstki założone, ochraniacze na łokcie i pas. Zawsze. Na każdym treningu tak ćwiczę. Tuż przed zawodami dopiero ściągam, przygotowuję się do Żeby się zawodów. Ale przyzwyczaić. ciężary, ale cie, tak, ale ciężary dźwigam zawsze z ochraniaczami, bo wtedy mogę większą siłę sobie wyrobić, nie? No Wiadomo, fakt, więcej że więcej dźwigam, się. Ja rośnie mi siła, nie? do tego nie dorosłem jeszcze. W sensie zawsze, no nie, tylko strict row i w ogóle, i tak siady też do tej pory robiłem. I ostatnio sobie spróbowałem siady z pasem. I jak. No, inaczej, fajne to jest uczucie, jak możesz dychę dorzucić, nie? Oczywiście, ale jak teraz dychę dorzucisz z pasem, to później bez pasa dorzucisz 5, a nie będziesz stał w miejscu, nie? Bo No, siła rośnie. tak, To no jest bo po prostu ten, po to jest to, tak żeby jakby używać, nie? ten sprzęt pozwala nam podnieść większą ilość kilogramów, co też Tak. przekłada się później na wyniki bez tego sprzętu, nie? Bo No tak. jak uwiniesz sobie kolana i zrobisz ciężkie siady z owiniętymi kolanami, to nagle jesteś po kilku tam nauce kilku tych siadów, jesteś w stanie dorzucić jeszcze więcej do tego wyniku, nie? No tak, A oczywiście. jak później zdejmiesz, to się okazuje, że jesteś w stanie z tego wyniku jeszcze bez nich dorzucić coś, nie? Więc. Tak, i No, tutaj no, jest no. jeszcze jeden aspekt, nie? Że ze sprzętem, jak dźwigasz więcej, to w głowie się dużo fajnych rzeczy dzieje, nie? Wiesz, że jesteś w stanie to zrobić, nie boisz się tego ciężaru później, nie? Wiesz, że później podchodzisz, to jest kwestia tego, że będzie cię tylko cisnąć, ale jesteś w stanie to podnieść, nie? No A tak. wcześniej byś tego nie zrobił, nie? O kurde. Coś się Coś działo. się stało. Ale chyba wszystko A będzie. nie, dobra. Dostaliśmy prezent od Zooma i ściągnęli nam 40-minutowy ten mów limit czasu, bo do dwóch osób chyba można rozmawiać i rozmawiać, a jak masz już więcej niż dwie, to jest 40 minut tylko na tym darmowym Zoomie, nie? No, sorry, No to budżet nas fajnie. Możemy ogranicza. rozmawiać. Możemy rozmawiać dalej, tak. Mikołajkowy prezent od Zooma. Dzięki, No to Zoom. słuchaj, Dawid, a powiedz mi, a te twoje zawody teraz jak wyglądają? Jaka jest formuła? Wiesz co, my zrobiliśmy formułę w tym roku chcieli. Znaczy, czekaj, przerwę ci, bo jestem ciekawy, bo ja szykuję zawody też, a nie chciałbym czegoś powtarzać, nie? A myślę, Znaczy, że wiesz szykuję co, coś ja całkiem się nowego. staram coś na zasadzie top teamu zrobić, czyli tych ćwiczeń top teamowych, ale na przykład mieszam sobie na tych zawodach miało być press nie na jedną rękę, a po prostu na dwa kettle. W kategorii pro. Też chcieliśmy dać turkę na sztandze, ze względu na to właśnie, żeby to też było coś innego, może też gdzieś tam zachęciło to, nie, kogoś. No i to była taka rzecz inna, nie? Pistolet jak pistolet. No można było na przykład korzystać z butów przy pistolecie, nie? To taką rzecz, którą chcę wprowadzić, bo uważam, że po prostu jest ona dobra dla zawodników, nie? Samych w sobie, no. Więc dlatego. Jest Na przykład dużo to ludzi, są takie którzy rzeczy. mogliby To kłótnąć ja nie dużo, będę gdyby nie. dublował nic, nie? Jak w tych swoich. Możemy się Ale to nie zgadać, będę te. popisać nawet wspólnie któregoś razu i
Tak Nie, wiesz, zróbcie, bo myślę, nie że ten możecie po wszystkiego nagraniu sobie zdradzić w pogadamy, bo ja internecie. nie chcę jeszcze nic zdradzać, bo to wiesz, będzie No właśnie. niespodzianka, Jasne, nie? jasne, Ale jasne. spodoba ci się, bo lubisz dźwigać. No ja to tak, no. No, Więc pamiętam z zawodów. jeżeli mogę coś nadmienić, mi się bardzo podoba, już pomijając sposób liczenia punktów i tam kategorie, ale formuła, która jest w lidze teraz, czy formuła, która była na mistrzostwach w Białymstoku, mi się bardzo podoba tych ćwiczeń, nie? Bo ona wymaga wtedy nie tylko siły, ale też trzeba coś tam jeszcze ze sobą robić. Nie możesz być zwykłym drewniakiem, nie? Tylko tam ten bench press, żeby umieć, czy no choć no pistolet pomijam, ale już na przykład overhead, no sam No u nas na widziałeś przykład Piotrka to jak wymiotło, wyeliminowało nie? z tego ostatniego startu. Wiem, Tam był wiem. gdzieś overhead Tam squat był na 2 overhead, metry. Ale to było tylko pistolety jedno chyba nie. ćwiczenie. Tak, Tam pisałem wiesz, no. Piotrkowi, kurde, innymi by nadrobił i by dalej był pierwszy. No ale widzisz, Nie no. byłby? Nie byłby? O. Może, wiesz. Nie byłby. Te 245 Powiem znaczy tak, to. wszystko przeliczyłem. Nie byłby. Dobra, to jeżeli już mówimy o punktacji, to ja tak zahaczę, jaką ja chciałbym nowość na przykład wprowadzić, coś nowego u siebie na zawodach, troszeczkę zdradzę, żeby nie było, mieliśmy nie zdradzać, ale ja bym chciał wprowadzić przelicznik punktacji na zasadzie takiej, że coś w rodzaju totalu jak w trójboju. No, czyli myślimy podobnie. Czyli masz na przykład, powiedzmy, każdy kilogram przerzucony w ćwiczeniach siłowych to jest jeden punkt, każdy przerzucony snatch to jest jeden punkt. Czyli średnio, powiedzmy, jak ja to sobie liczyłem, cztery ćwiczenia po 60 kilo, jeżeli byś zaliczył, to masz 240 punktów, dobrze liczę, dobrze mówię, 240. Jeżeli byś zrobił 250 snatchy, to masz kolejne 250 punktów. No to coś tam, powiedzmy, średnio daje około 500 punktów, tak? I teraz, co jest dobre w tym, moim zdaniem, taka rzecz, że nie wyklucza cię żadne ćwiczenie. W sensie, Tak. jeżeli jesteś nawet w czymś gorszy, to To możesz możesz innym nadrobić innymi nadrobić. ćwiczeniami. I tak naprawdę to pokazuje bo wiesz, co to teraz tak? Czy zawodnik powinien być wszechstronny i dobry we wszystkim? Czy jeżeli on jest naprawdę silny w tych czterech ćwiczeniach, powiedzmy, a w jednym jest trochę gorszy, to czy on nie jest, ale na przykład jest lepszy od innych w nich? Czy tak naprawdę on nie jest najlepszym zawodnikiem? No, teoretycznie, jeżeli wziąć pod uwagę total, to przerzuca najwięcej kilogramów ze wszystkich. Tak jakby ma tą największą punktację, co mu też daje, że no, może sobie, powiedzmy, te słabsze ćwiczenia delikatnie odpuścić, tak? A skupić się na No tych tak. swoich mocniejszych, nie? A teraz tu niestety musisz być dobry we wszystkim. I nawet będąc najlepszy w trzech ćwiczeniach, nie daje ci to gwarancji, że będziesz gdzieś tam wysoko w punktacji, bo. Tylko, że to jest jakby piękno w ogóle sportu. Tak jakby w moim mniemaniu przynajmniej, to jest właśnie piękne w ketlach, że wymagają wszechstronności i nie możesz sobie odpuścić pewnych rzeczy, nie? Bo tak jak Nie, ale wiesz, ale tak, ale wiesz, jak ktoś jedzie ja na mam zawody, cardio no to nic ultra sobie nie słabe. odpuszczał po prostu. Tak, ale Wiadomo, wiesz, nie o da co mi się bez chodzi? wszystko być dobrym. Weźmiesz teraz, powiedzmy, kogoś, kto ma, no niestety, ten pistolet gówniany. No, ma taki, jaki ma i wiesz, ale on jest naprawdę w snatchach, w turku, w presie, w podciąganiu naprawdę dobry. Naprawdę jest najlepszy ze wszystkich i wyróżnia się na tle innych. Czy on nie jest najlepszy? To znaczy, no to Wiesz, ja w tak wiem. sensie. Wiesz, Ja jestem tą kategorią. Ja ja mam też jestem tą cardio. kategorią. Ja Ja myślę, mam że każdy w kategorię. jakimś. Wiesz, o co mi chodzi? Każdy w jakimś stopniu jest tą kategorią. Każdy ma jakieś gorsze ćwiczenie. I Ale teraz do teraz. czego piję? No ja mimo to. No dobra, byłem drugi. No, przez to, że zawaliłem cardio, no to byłem drugi teraz na ostatnich mistrzostwach w swojej kategorii wagowej. Bo miałem wyniki na tyle dobre wyniki w pozostałych kategoriach, że mimo że został mi snatch jest tam przerwany w trzeciej minucie, to i tak byłem drugi, nie? Ja byłem na ostatnich mistrzostwach przedostatni w drążku, a skończyłem na czwartej pozycji, więc wiesz, No. w tych pierwszych czterech ćwiczeniach gdzieś byłem mimo wszystko tam wysoko, No co mi właśnie, o to chodzi, pozwoliło. że. Ale widzisz, i teraz pytanie, jakbyśmy wzięli, podliczyli pod total. No. I to pokazuje, że na przykład zawodnik, który tak naprawdę był czwarty, 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 czwarty,
on schodzi na pozycję, powiedzmy, pozycji 5, 6 i tak dalej, bo po prostu, ale bo no. weźmiesz jego total, to się okazuje, że on ma najwięcej przerzuconych ze wszystkich kilogramów, największą ilość punktacji. Trzeba było to sprawdzić, a te wyniki wiszą. Tak, mi się to podoba, ja o swoich zawodach podobnie myślałem o punktacji właśnie, nie? W taką sam system. Znaczy, bo uważam, że on jest najbardziej uczciwym systemem, jeżeli chodzi o zawodnika, najmniej krzywdzącym. W sensie, że nawet jeżeli, wiesz, i tutaj teraz nawet jeżeli nie masz kategorii wagowych, to pokazuje to, że czy ty na przykład, ważąc na przykład, no to jest 100 kilo, no podnosisz więcej, tak, w danych ćwiczeniach, ale też jesteś w niektórych ćwiczeniach o wiele słabszy, tak? No nie oszukujmy ale się. Tutaj wszystko zależy od przekroju ćwiczeń, które będą na te na ja zawodach, mówię, ty teraz porównuję ćwiczenia top teamowe, tak jakby, bo do no, tego no, się tak, zazwyczaj tak, odnosimy. Tak. Bo wiesz, więc... jeżeli się trafią same siłówki, no to wiadomo, że wygra ten, który waży dużo, nie? No tak. No. No. Nie zawsze, bo ale tak przeważnie, nie? Ale tak przeważnie jest, nie? No. Ja u siebie pomyślałem w ten sposób, u mnie będą tylko dwie kategorie, do 100 kg i powyżej 100. Nie będzie przelicznika do wagi, po prostu są tylko dwie kategorie i liczy się total. Nie ma miękkiej. To jest właśnie fajne, właśnie. Coś takiego się najbardziej podoba, nie? Bo, no bo po prostu, no wiesz, no pokazuje, to jest widowiskowo, że... bo się dźwiga, nie? No i wiesz, no niech... Nie, no. I mniej komputerów trzeba do przeliczenia. Dokładnie, tak. Ale my mamy porobione już na przykład, jak pod swoje zawody mamy już od razu systemy w Excelu, które przeliczają wszystko, czyli wiesz, wpisuje się... Nie, ja też mam porobione już tabele sobie. No, więc już to nie jest o też tych taki zawodach, problem. Wiesz, od dwóch lat to już się przygotowałem, tylko nie miałem, wiesz, no my mamy, to była bodźca, nasza, żeby miała, robić. To nasza miała być czwarta edycja, więc też jakieś to doświadczenie już jest, nie? Więc gdzieś tam te pewne rzeczy się widzi. No, ja nie pamiętam na ostatnich zawodach, czy były w ogóle karty dla sędziów. Na mistrzostwach. Ale mówisz na o Łodzi? W Łodzi. A w Łodzi karty to nie wiem. Dla sędziów? Nie, oni się właśnie, dzieli, tylko wystawiali. Tak, i właśnie. I teraz ja coś mi tutaj takiego chciał zaznaczyć, że fajnie by było, żeby sędziowie nie pokazywali, czy ćwiczenie jest zaliczone, jeżeli przykładowo jest ich trzech, tylko wpisywali swoje zaliczenie po prostu wpisywali na kartę, czy zalicza, czy nie. Ale wiesz, ale dlaczego? To zawodnik ma nie wiedzieć? Na ostatnich mistrzostwach było coś takiego, że wiesz, ktoś podniósł rękę, że zaliczone, drugi tam spojrzył się na niego, też zaliczone, trzeci też się spojrzał, zaliczone. O to, nie ma nic, sugerują innymi, tak? Tak, i to jest jednak, wiesz, jednak ty, tu niestety nie masz takiej możliwości. Jak no wpiszesz, tak, ale to jest twoje... to jest czynnik ludzki, to tak samo w trójboju można by powiedzieć. No to już musimy mieć zaufanie do sędziów, że dokładnie są uczciwi, nie? Bo to już ale nie wiesz, to jest jednak ludzki. Tak. Eliminacja jakichś tam, powiedzmy, tych błędów, tak, nie? No, dlatego tak też trzeba o tym ewentualnie myśleć, bo to... karta OK, na zasadzie, że muszą wypełnić i zaznaczyć, zanim pokażą. Tak, to nie było fajnie, konsultacji wiecie, bardzo fajnym systemem jest system w trójboju świateł, nie? Czerwone, białe, bo wtedy nie widać, który przycisk klika sędzia, który, nie? Dlatego dokładnie tam są światła, a nie podniesienie ręki, nie? Tak. To jest dobry pomysł. No wiesz, nas jeszcze tak jakby, my nie jesteśmy jeszcze na razie w takim stopniu, tak jakby ci osoby, które organizują zawody w ketlach, nie są w stanie też niektórych rzeczy przeskoczyć, bo po prostu nie mamy ani z tego takich funduszy, no, ani na to nie mamy takich funduszy, żeby tak, niektóre tak rzeczy sobie załatwić, więc trzeba kombinować tak jakby najmniejszą ilość oporu. Ale karta jest dobrym pomysłem. Na zasadzie nawet... wiesz, później kartę, taka karta dla zawodnika dajesz. Później taką kartę po zawodach zawodnik dostaje. To jest też jakaś tam pamiątka. To jest raz, ale chodzi mi o sposób sygnalizowania. To nie mamy świateł, ale jest ołówek, czy długopis i kartka. Na stole sobie zapisuje najpierw, nie patrząc na innych, i dopiero podnosi po lifcie, nie? Mhm. Można jakoś obejść niski budżet w ten sposób, nie? Dokładnie. A nad lampkami pomyślimy. Ale no tak, to jest prawda, że to, wiesz, to, ja tam nie mam pretensji do sędziów, żeby nie było tak, że tam ja mam jakieś pretensje do sędziów, bo tak nie jest, tylko po prostu sam tak, sędzią rację, i to nie jest, sugerują, nie? To nie jest też takie proste, tak? No i dokładnie. Wiesz, i weź kogoś teraz oceń i jeszcze inni go oceniają i teraz czy ty na pewno dobrze oceniłeś? A wiesz, jednak tu podpisujesz i to już jest zaklepane, tak?
A potem powiedzą, że ten się przypierdalał, a w ogóle, a tu nie było, wiesz co chodzi. Tak, 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 No tak. Nie dlatego no, w ogóle ja w bycie razie czego sędzią jest pomyślałem, że niewdzięcznym u mnie będą zajęciem. światła, nie? Bycie sędzią jest w ogóle, umówmy się, niewdzięczne niesamowicie. Ja miałem okazję parę razy być w zawodach street workoutowych. I no, to jest po prostu niewdzięczna robota, no bo zawsze ktoś będzie, wiesz, Zawsze ktoś jest niezadowolony. niezadowolony, nie? Dokładnie. No. No. Ale no tak Wiesz, w końcu jakby. ludzie trenują bardzo długo, jadą na te jedne zawody, no i No chcą to wypaść jest jak ich najlepiej, życie, nie? jakby można powiedzieć, nie? Dokładnie. Tak, on tu życiem ryzykuje, a ty mówisz, że on źle Tak. zrobił, nie? Chociaż ja tak porównując do tego środowiska street workoutowego, nie, no to i tak u nas jest jakby tacy bardziej dojrzali ludzie startują i to nie wygląda aż tak, bo Znaczy, w wiesz, u calisthenics nas street jest dużo workout osób to świadomych, startują, tak? to jest tak, a w calisthenics street workout to są głównie dzieci, nie? I to są głównie chłopcy tacy, wiesz, od 16 do 22, gdzie Duże emocje, przyjedzie i no. jak mu nie wyszło, to są żale, mimo bo on taki jest silny, a nikt nie docenił, wiesz co chodzi. Jest dużo więcej takich pretensji. U nas, no wiadomo, że są, bo zawsze będą, ale to nie jest aż tak straszne, nie? No nie ma tych względów. Wiesz, jeżeli ja wiem, jeżeli coś za przeproszeniem Dokładnie. spierdzieliłem, no to wiem, Jesteśmy że to dorośli, nie? spierdzieliłem, tak? No, jeżeli Dokładnie. dotknąłem tą piętą przy pistolecie, no to dotknąłem. No co, ja mam się z kimś kłócić, że nie dotknąłem? No No, dokładnie. tu nie ma, Dokładnie. tu też wiesz, te zasady są w pewnym sensie jasno określone i to też jest dobre, że jeżeli zajdzie ci się ta noga przy pistolecie za tego, no to jest niezaliczone ćwiczenie, no i tyle, nie? No nie ma opcji, no jeżeli tak zrobiłeś, no wszyscy to widzieli, nie? A tu Dokładnie. jednak przy drążku jest problem taki, że nie podejdziesz blisko i nie zobaczysz, czy on na pewno zaliczył tą brodą, czy tam mu zabrakło 2 mm, nie? I wiesz, sędzia powie, no zabrakło, tak? A z daleka było widać, że on tam gdzieś doszedł z tą brodą. I tutaj też pewnie z tego powodu są pretensje, nie? Znaczy ja powiem wam, że na przykład 2018 Mistrzostwa Polski u Mirka było tam parę takich rzeczy, chociażby Dominika ode mnie z tymi siadami, które musiała powtarzać jeszcze raz z winy sędziego i po snatchach je musiała powtarzać i oczywiście zrobiła mniej. No bo jak No już tak. po ostatniej konkurencji robiła, No to zrobiła wiadomo. mniej i zajęła tam wtedy o miejsce mniejsze niż powinna, bo moim zdaniem powinna wygrać te zawody. Zresztą to później na stronie było z zawodów powiedziane. No to przydałyby się kamery. Tak. Znaczy, Nie? i wiesz co, ja też uważam, bo Nad w ogóle, drążkiem i żeby można było powtórkę zrobić, nie? wiesz co mi też się troszeczkę nie podoba właśnie w tym, że jeżeli to była wina sędziego, to powinna ona mieć tam, nie wiem jak to, w jakim to stopniu było, ale jeżeli coś było z winy sędziego, no to, a jeżeli ona do tego podeszła, zrobiła to, no to powinna mieć to zaliczone, tak? No my się, no tak To mówiliśmy się później. No tam tak była samo taka jest, rzecz, że wiesz, wiesz, słuchaj. ona zrobiła fronta, zrobiła te fronty, za każdym razem patrzyła na sędziego, sędzia kiwnął głową, że okej, no to robi następnego, nie? A później się No. okazało, że w tabeli miała o jeden mniej wpisany, nie? A myślała, że zrobiła wszystkie, bo sędzia mówi okej, no to robisz następny, nie? No i A to on jest, poszedł w widzisz, tabelę i wpisał mniej, nie? dlatego w ogóle jeśli chodzi o to, jak powinni, no właśnie, podest i pojedynczo wychodzimy, tak jak teraz było w Łodzi, czy kilka podestów, kilku różnych sędziów. Ale to wiesz, to tam To też jest to, że kwestia już kilku różnych sędziów to organizacyjna, nie nie? przeszkadza, to jest wiesz, I może po ja... prostu się nie zrozumieli, może ona się nie zrozumiała z sędzią, no to nie teraz nam to rozstrzygać, nie? Tak, Ale tak. no, Ale wiesz też, co mi na no. przykład się nie podobało, że było coś takiego, że ktoś tam czegoś nie zaliczył. Zaraz przychodzi jedna osoba z pretensjami, że jest niezaliczone, wiesz, przychodzi druga osoba, trener jego się zaczynają kłócić i wiesz, no bez urazy, ale jeżeli sędzia powiedział, że coś jest niezaliczone, no to powinna być No to świętość, tak, no. tak? Dziękuję, do widzenia. No i a to tam było strasznie dużo takich kłótni i strasznie dużo takich. Ja nie mówię o tobie Znaczy, teraz, Rysiu, ale tam było kilka takich sytuacji. można, Było, uważam, tak. wyrazić swoje niezadowolenie i tam ewentualnie zamienić słowo z sędzią, ale później, Nie, no było, poza. ja sam byłem i wyrażałem swoje niezadowolenie, więc No to wiesz, normalne, bo nie? moim Jako zdaniem ona trener zrobiła te powinieneś mieć. fronty W tym wtedy, nie? momencie, jak Ale jesteś na podeście, ostatecznie, no no to to zgodziliśmy sorry. się z sędziami, no i przyjęliśmy to tak jak było, nie? No, No, nie ale ma co się wiesz, i tam kłócić, teraz, nie? jeżeli coś Tylko komuś moim zdaniem nie... na przykład powinna dostać pozwolenie powtórki od razu, a nie na Tak, koniec, jak a nie już, na koniec. no. No, bo jak Czy miała wiesz, jeszcze siłę, to mogła te fronty takie zrobić, nie? sprawy załatwia się od razu, nie? I tyle. Tak. Nie powinno się czekać, bo to później
nigdy nie wychodzi dobrze, nie? Bo na szczęście nie da rady zrobić dobrego wyniku. No. Jeszcze po 3-minutowym. Jeszcze po 3-minutowym może, po 10 to już. Nie, no tam było 10 minut, nie? Tak, pamiętam. To, że w ogóle zrobiła, to jest szacunek, tak? Bo to wiesz, to też nie jest takie proste zrobić 10 minut snatch, no i jeszcze później ciężkie siady pójść robić. No. Dokładnie. Samo podejście jest plus 5 siadów powinno być liczone. No. A co do nagrywania, to też nie jest głupi pomysł. No i tu właśnie dlaczego mówię, że podest i kilku sędziów do jednego zawodnika, bo powinno być oceniane na zasadzie, wiesz, każdy sędzia ogląda co innego, w sensie, nie wiem, jeden patrzy na stopy, drugi patrzy tam na biodro, czy whatever, zależy jakie ćwiczenie, nie? A trzeci na fiksację. W tym jeden przecież może mieć kamerę i nagrywać film każdego podejścia. Fajnie to wygląda, tak jak mówisz, ale problem jest, kiedy masz zawodników, powiedzmy, 100. Tak. Bo właśnie jak grałem stopu, nie? Przecież tam jest mnóstwo zawodników. Było bardzo dużo zawodników i ty tam musiałeś mieć 4 czy tam 5 w ogóle stanowisk było i nie zrobiłbyś tego, żeby każdego po kolei wziąć i ocenić, bo po prostu fizycznie nie było na to czasu. Moim zdaniem Mirek, wiesz, bardzo fajnie te zawody ogarnia, tam przede wszystkim jedziesz na te zawody, to wiesz, że jesteś na Mistrzostwach Polski, nie? To jest prawda. A czynnik ludzki, no zawsze się zdarzy, tam wiesz, młody chłopak był sędzią i wiesz, no, zdarzają się takie rzeczy, to jest kwestia tego, żeby się później dogadać tam. No i też fajnie, żeby sędziemu trzeba ufać, bo w końcu tak. Żeby ci sędziowie byli też z jakimś doświadczeniem i jednak te przeszkolenia dla sędziów muszą jakieś być, tak? Bo było tak, że ja pamiętam, mieliśmy rozmowę, jak byłem sędzią, Mirek był i kogoś tam zabrakło od nas, jednego sędziego i wiesz, później on zaliczył czegoś, czego nie powinien zaliczyć i wyszła trochę głupia sytuacja, bo rozmawialiśmy o tym, żeby tego nie zaliczać, nie? I wiesz, i później tam też wyszły takie pretensje, no to też jak mówisz dalej, to jest czynnik ludzki, nie? I to już nie jest już wina organizatora, tylko bezpośrednio sędziego, że nie było go na odprawie, nie? Ale jednak no, dobrze by było, żeby sędziowie byli przeszkoleni już przed tym, jak mają sędziować wcześniej, nie? No dokładnie. I wiedzieli, na czego muszą się spodziewać, nie? Bo to też jest ważne. No wiecie, no, tu jest rozwiązane to bardzo dobrze w Girevoy Sport, nie? Bo tam są kursy dla sędziów. Nie możesz sędziować, jeżeli nie jesteś sędzią. Teraz notabene widziałem, jeden darmowy się nawet odbył u pana. Tak, Leon Kledzik często robi darmowe kursy. No, chodzi o to, że startuje bardzo dużo zawodników, więc sędziów też jest potrzeba dużo. No. I przeważnie jest tak, że każdy zawodnik, który startuje, też jest sędzią, nie? Ma kurs za sobą sędziowski. I wtedy nie ma nieporozumień, bo i zawodnik jest sędzią, i sędzia jest sędzią, i jest zawodnikiem, i oni wiedzą, co można, czego nie można, nie? Jak ktoś coś źle zrobi, to wie, że źle zrobi. Te prawdopodobieństwo pomyłki jest od razu zminimalizowane, nie? No ale to wiadomo, no, nie są rzeczy, których nie przeskoczymy, ale wiesz, też fajnie o tym podyskutować, tak? Znaczy, jeszcze wam powiem, że w Girevoy Sport to jest łatwiejsze do sędziowania ze względu na zegar. Robisz powtórzenie, przeskakuje zegar, wiesz, że zrobiłeś. Tak. Robisz następne, nie? Widzisz, tak. A tutaj mamy tyle technik, tyle ćwiczeń różnych, że naprawdę, no każde jest inne tak naprawdę, nie? No i właśnie, tak. I jeszcze tak nawiązując, przechodząc w zasadzie może trochę teraz, hardstyle, no to wiadomo, sami naziści techniczni i tak dalej, no ale co w momencie, jak robimy z tego dyscyplinę? Właśnie, to była dyskusja bardzo... ostatnio. Robimy z tego dyscyplinę, no i teraz ma być wynik, nie? I kiedy, no to, kiedy wyciskanie no to żołnierskie ja zostaje zwykłym tutaj, wyciskaniem. No. Bo to jest tak, że to też zależy od organizatora, nie? Bo albo jest RAF, jest hardstyle i są naziści i tak dalej, i spokoj, takie zawody. No ale moim zdaniem brakuje też takich, gdzie można na przykład użyć sprzętu i tak dalej, i u mnie będą takie zawody, nie? Że będzie można użyć sprzętu, że masz wycisnąć nad głowę i czy to będzie side press, czy będzie press, liczy się dla mnie ciężar, nie? No bo to są zawody dla takich dużych. Po prostu nie może być będ, tak? Tam, tak, bo też tak, jest jakaś granica, nie? Tak, bo będ będzie osobny, nie? Ale chodzi o to, że po prostu masz dojść do pozycji, która jest do zaliczenia, czyli wiesz, proste kolana, prosty łokieć i tak dalej, to jest wyciśnięcie. A to, czy się odchylisz 5 stopni, czy 15,
No a podbicie nie z będzie miało nogi? znaczenia. Podbicia nie może być, rozumiem. Nie, nie, jeżeli jest press, no to nie podbijamy, nie? Jeżeli Okej, będzie jerk albo coś takiego, no to podbijamy, nie? Ale czyli press można to się press, odgiąć, tyle, że ale będzie nie można się można. odgiąć, nie? Okej. Bardzo mi się podobają w Rosji te zawody, gdzie oni dźwigają te wielkie kule. Też No mi i się właśnie bardzo na takiej podoba, zasadzie to super będzie. To będzie taki strongman dla ketlarzy, nie? Ja widziałem ostatnio, gdzieś tam były fajnie. zawody robione w Rosji, wyciskanie 80, nie? Na ilość powtórzeń. Tak. Wyszło chyba tam Niedźwiedź taki. z 15 chłopa takich wielkich i wiesz, No. każdy ze 140 kilo. Ta 80 to taka malutka przy nich była, że wiesz, aż to dziwne, że ten, a oni wiesz, i tam jak najwyżej, i tam wiesz, też taka jakby to była anyhow nad głowę, czyli jak chcesz, czy to jest jerk, push jerk, Tak. czy push press, to jest twoja sprawa, nie? Ale widzisz, i u nich Liczy to się jest, pozycja końcowa, nie? tak, Masz nawet się wyprostować zarotowany po prostu. łokieć i tyle, Tak, nie? tak. Byś był wyprostowany i to jest najważniejsze, nie? Dokładnie. Tak, no i ja właśnie chcę coś takiego u siebie zrobić, to jedna z konkurencji, bo jest mnóstwo u nas w Polsce wielkich chłopów, którzy dźwigają potężne ciężary, ale niekoniecznie stricte, nie? I No chciałbym, dokładnie. żeby mieli gdzie się popisać i żeby mogli wygrać za tą pracę, którą wykonują, potężną pracę, żeby mogli wygrać porządne nagrody, nie? Znaczy, wiesz, to otwiera po prostu kolejne drzwi, że tak powiem. Czyli Tak. masz większą pulę zawodników. Bo wiesz, ci, co robią nawet presy siłowe typowe, mogą się przerzucić przez jakiś czas na jakieś push presy, coś innego Oczywiście. i podnieść sobie ten ciężar i nadal być dobrymi zawodnikami w danym ćwiczeniu, nie? A jednak no, te ćwiczenia, ja też uważam, że w ogóle w przyszłości odejdziemy raczej od tego takiego typowego, bez buta, bez niczego, bo po prostu, wiesz, zaczną się pojawiać możliwości pracy na większych ciężarach i jednak Dokładnie. to jest też bardziej widowiskowe, tak? I ludzie jednak. Jak jest Tak. wynik, to wchodzą też jakieś udogodnienia, nie, żeby ten wynik zrobić. No każdy chce, wiesz, każdy chce oglądać te największe Dokładnie, nikt wyniki. nie chce patrzeć. Mnie w ogóle bawi i ja tego trochę nie rozumiem. Znaczy bawi. Szanuję to, ale trochę tego nie rozumiem. Nie wiem, czy jak obserwujecie. To nie, że piję do StrongFirst czy coś, tylko jak obserwujecie ludzi ze StrongFirst, tych trenerów wszystkich tak na świecie, wszyscy pracują idealną techniką i no i tam wiadomo, no niektórzy dźwigają faktycznie srogie ciężary, ale to dalej jest takie, nie wiem jak to określić, ja jak oglądam te filmy, to się irytuję, to tak jak Wiesz co, jak ja to widzę, że może wiesz, widać, powiem. że on by tam mógł coś takiego dupnąć, ale się tak Ale strasznie wie, sili, żeby to było tak, perfekcyjne wiem. technicznie. Tak. Znaczy, Wiesz, o co wiesz, chodzi? ja wiem, ale to Przecież jest ja to tak, wiesz, szanuję bardzo. jak Ja to w ba... No. podcaście, czy w którymś z filmów Sebastian Gęsior mówił, nie? Że No. może być kettlebell press, albo może być stricte, nie? No. No, wiadomo, że stricte nie wyciśniesz tyle, co kiedy się Co po odegniesz, nie? prostu, no, jak Wiadomo, no to wyciskasz, jest tak. właśnie, wracamy do tego samego, no to formuła zawodów, nie? Zasady ustala organizator, no i jedziesz na takie zawody, jeżeli ci się podobają, no proste. A No im będzie dokładnie. więcej tych zawodów, tym lepiej, no bo kurde, jak będzie przekrój różnych, no to zajebiście, Wiesz, nie? co mi się też tak jakby nie, może nie tyle, że to nie podoba, ale uważam, że to się troszeczkę tak jakby nie łączy, czyli właśnie Strong First i do końca zawody, bo Strong First nie jest do końca No tak, no bo to jest mimo zawodniczy. wszystko szkoła i to To jest jest metoda bardziej. nauczania. To jest bardziej trening, powiedzmy szczerze, siłowo i siłowo zdrowotny, czyli on ma po prostu wpłynąć na Tak, twoje tak. zdrowie, a nie oszukujmy się, zawody nie wpływają na żadne zdrowie. No nie. Dlatego tu nie można tego Więc tak faktycznie jakby jedno łączyć. z drugim się wyklucza, nie? Więc A Strongfist to może jest też fakt. tak jakby oddzielna, to jest tylko hardstyle, to jest hardstyle, to jest technika, która jest Strongfirst, a Strongfirst to jest oddzielna szkoła tego, z czego my Metodologia, nie bazujemy, metoda, nie? mówię. Tak. Tak. To prawda. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, oglądaliście może kiedyś na YouTubach takie kompilacje satysfakcjonujących rzeczy, że nie wiem, że coś się kręci i tak ładnie wygląda. Kojarzycie to? Takie, i No. całe kompilacje takich rzeczy, wiesz, że przyjemnie się to ogląda. I są kompilacje, które mają często tytuł coś tam typu, że niektórzy ludzie chcą widzieć, jak świat płonie i na przykład niszczą, że wiesz, coś takiego się dzieje, że fajnie wygląda, że płynie.
i ktoś to niszczy, albo rozwala, albo nie wiem, obiera banana nie od tej strony, albo coś, wiesz co chodzi. To ja mam takie Internet to uczucie, zło. jak oglądam te perfekcyjnie techniczne filmy na Instagramie, wiesz co chodzi, jak ludzie dźwigają tak idealnie, kurwa, pięknie te ciężary. Niby one są duże, ale widać, że tam, wiesz, tam by mogło być srogo dźwigane, a się Pamiętasz takie dusili na. filmy, co taka Brazylijka, nie pamiętam kto, która, czy to Brazylijka, może nie, Amerykanka, co 40 Turka zrobiła, czy tam 48. Taka niziutka była, czy to Prez był, przepraszam, to był Prez Prez, 40. prez, prez, Prez niziutka i taka nagle się tęga. wszyscy, i wszyscy się nagle I wszyscy się podzielili, nie, że oburzyli. ci jedni byli, Tak. że fajnie, że ona to zrobiła w ogóle, Tak. a drudzy, że jak ona mogła to zrobić, ona się odchyliła, nie? Że jej bark wybuchnie i w ogóle jak można tak o technicznie, że Strongverse taki filmik wrzuciło, że nie wypada, że coś tam. 40 kilo dla kobiety, o czym my w ogóle rozmawiamy, no. Dokładnie, Nie? kurwa, człowieku. Weź, Właśnie a to wiesz. o to chodzi, nie? Połowa tych ludzi prawdopodobnie nigdy nie miała takiego wyniku i nie będzie miała, wiesz co chodzi. No tak. Stary, dźwignęła tyle, że faceci tyle nie dźwigają. Nie chce dźwiga, chce. Jeżeli to zrobiła, to chwała jej za Dokładnie. to. Żyje, bark jej nie wybuchł, ma się dobrze. Pewnie teraz Obserwowałem ją jeszcze potem więcej jeszcze. wyciska. Pewnie teraz jeszcze więcej No, dźwiga. no. Także, what the fuck. Dobra, co tam mamy dalej na tej liście? Granica między amator a profesjonalista. O, To jest dobre takie, bo kto jest amatorem, a kto jest profesjonalistą? tu mnie wąski zaimponowałeś teraz. Powiem ci, że no, według mnie to mi się bardzo podoba u Mirka, ale mu się musi czekać teraz. Pozdrawiamy, Mirosław. Pozdrawiamy. Bardzo mi się podoba to, że jak masz już czerwoną koszulkę, to nie możesz wystartować w amator. To uważam, że Super. jest jeden z bardzo dobrych Tam nawet kryteriów. jak masz I jak stałeś na podium, nie? tak, i nawet jak masz I jak stałeś na podium, tak. instruktorskie jakiekolwiek osiągnięcia, to Tak. też nie możesz, nie? O, widzisz, to nie wiedziałem. No Także to też jest bardzo kiedyś, dobry jak pomysł. właśnie byliśmy w Strongfit, zrobiliśmy, chcieliśmy w amatorach na samym początku w ogóle wystartować, i no nie było takich możliwości. Pojechaliśmy na zawody, zapisaliśmy się na amatorów, no to, i to były pierwsze zawody, w jakich startowałem, a Mirek mówi: sorry, stary, startujesz w pro, nie? Ja mówię: no dobra, nie? No wystartuję, nie? No, jak już No, trzeba, to widzisz. trzeba, nie? No i tak samo, jeżeli masz jakieś osiągnięcia w Gear Evo Sports, jakieś tytuły i tak dalej, no to też już nie jesteś amatorem, Tak, nawet tak, kasper, tak. nie? Ja tu miałem No, też taką. prawda, no. Był taki przypadek u Mirka właśnie, że chłopak w kwalifikacjach wrzucił filmik, zrobił na 36, 60 chyba. A później się okazało, że pięciokrotnym mistrzem świata jest w Gear Evo Sport, nie? To mu No. powiedział, że ma w pro wystartować, no ale nie wystartował, nie? Ale hardstylem zrobił to? Tak. No, bardzo, Że... bardzo silny jest, bardzo dużo tytułów już ma i na dużych ciężarach w Gear Evo startuje. Ogólnie bardzo sprawny chłopak jest, W nie? ogóle zauważyłem, że te osoby z Gear Evo Sport, które już są na tym wysokim poziomie, to tak naprawdę te kettle, którymi my machamy, to dla nich nie są wcale takie jakieś tam. Mimo Nie że my są. jesteśmy, to nie są duże, nie? Oni potrafią naprawdę jeszcze większymi kettlami większe wyniki robić, nie? Więc. No, no wiesz, na zawodach startują ci najlepsi, to startują na 40 i tak dalej, nie? Tak. Kiedyś miałem Wiesz, mieć no, debiut w ogóle w jest 40. 32 niby najwięcej, nie? U mężczyzn, ale są konkurencje, gdzie oni sobie na przykład pół godziny robią jerki na 40, nie? Ja miałem kiedyś wystartować, były takie zawody 3 minuty, jerk 48 kg. I chciałem na to kiedyś pojechać, się nawet przygotowywałem do tego, tylko nigdzie nie mogłem kupić Giri 48, a jednak Giria robi kolosalną różnicę w porównaniu do Robi. Kettla. Jeżeli Robi, ale objętościowo jest wiesz co? mniejsza, to jest Znaczy, dużo no, łatwiej to rączka, bo dźwigać. jest 33, 33 mm rączka i 36, to zależy od tego, jaką masz dłoń, Ale to i tak jest sobie cieńsza kupujesz, niż w hardstyle'owej ale Giri, nie? technika robi robotę, nie? Bo hardstyle nie dasz rady tyle zrobić. A znaczy, to jest w ogóle inne odchylenie przy tym jerku, jest troszeczkę inaczej No, to wygląda. To fiksacja ja. bardzo dużo robi, Tak, bujanie bardzo tak. dużo robi, Ja dziś podbicie tam pięty bardzo dużo nie robi, nie? umiałem tego tak, wiesz, po swojemu raczej ten robiłem Gear Evo Sport, że tak powiem, ale gdzieś tam próbowałem, nie? I jest to w ogóle inne odczucia, jeżeli chodzi
taki typowo siłowy, ale też mi otworzyło oczy na jakieś tam w ogóle podejście później do tych jerków inaczej, jeżeli chodzi o duże kule, nie? Mhm. Więc też to jest... Ale generalnie, jeśli chodzi w ogóle o kule, nie wiem, może tylko moje odczucie, właśnie ciekawy jestem, im mniejsza jest kula, nieważne tam, powiedzmy, że hardstyle'owa 408 będzie ważyła więcej niż ta tak, sportowa. Tak. Nie? Mhm. Jak masz mi... I to nawet, ja nawet zauważyłem różnicę na hardstyle'owych kulach. Ja mam 408 tam Zaxo, reklama. Mam 408 Zaxo i dźwigałem, nie mam do ciekawostki, dostęp, gdzieś przypadkiem dźwigałem i była dużo lżejsza, przez to, że była mniejsza. Znaczy ważyła tyle samo, tylko wydawała się tak, lżejsza. Ja 40, właśnie mówię, jak że... właśnie tak gire wojska 40, jak na przykład do presa nawet była mi o wiele lżejsza, jeżeli chodzi niż ta nasza CKB ze względu no, po prostu na wielkość. No mhm. Inaczej ją już się nawet wyciskało, nie? I to był to już inne masz odczucia przy tym, nie? No ale o to też hardstyle chodzi, że te kule tak, nominalnie tak. Coraz większe robią, o to chodzi, nie? No tak, tak, bo w tym tak jakby cały... Urok. Mnie na przykład myliło, jak robiłem, miałem 40 CKB i 44 sportowe i wolałem brać 38 plus 32 plus 12, bo nie miałem 36, żeby zrobić 44 kilo, niż robić tą sportową, bo leciała, uciekała mi do przodu. Bo wiesz, 44 ma środek ciężkości dalej, inaczej, 40 w ogóle ma środek ciężkości dalej, więc masz rękę pochyloną, przeskakiwałem na 44, w głowie miałem, że jest cięższe, więc muszę wysunąć dalej, nie? A już był środek ciężaru za barkiem i leciała mi normalnie, uciekała mi, jak z hantlem mniej więcej, nie? Także jakoś się nie przekonany jestem jeszcze do tych sportowych, muszę się z nimi przeprosić. Ale to... Warto. Bardzo fajny sport, nie? Nawet jeżeli nie ma zamiaru startować, to warto sobie mieszać, bo bardzo dużo daje. Przede wszystkim tą wytrzymałość, że to, że technika pozwoli ci więcej powtórzeń zrobić, no to wiadomo, i kondycję budujesz, wytrzymałość i tak dokładnie. Dalej, nie? Dłużej pracujesz, ja, dłużej jesteś. Różnica jest kolosalna, nie? Jak wchodzę na 24 hardstyle i mam zrobić 200, no to jest hardcore, nie? A wchodzę na 10 minut na 24 z jedną zmianą ręki na sportową i po prostu to robię, nie? Płynie, nie? No miałem też chłopaka, który nigdy snatch nie... Znaczy tam mniej więcej kilka razy w życiu robił. Wszedł właśnie na tą girewo i on zrobił w 5 minut 100. I wiesz, i dla niego to taki był zmęczony po tym, a nigdy tego nie robił, nie? Nigdy nie robił 5 minut. Tam w ogóle snatche tylko tam po kilka sztuk gdzieś tam mu się udawało robić. Tak, i on to zrobił i nie było jakiejś tragedii, ale jak miał robić już tą 24 hardstyle'ową, no nie... Mówi, że to jest nie wyobraża sobie tego, nie? Jest ciężej, tak. Jest ciężej, co nie wiesz, nie można umniejszać girejowcom. Oni robią większą ilość tych powtórzeń. Strasznie wyniki, wiesz, tak jak teraz na mistrzostwach świata, czy to mistrzostwa Rosji były, wiesz, na 32, 230 z jedną zmianą ręki, gdzie wcześniej wyszedł i jerków zrobił, nie wiem, 203 na 2 razy 32. No to jest kosmos, nie? Okrutne. Właśnie z Emilem pisałem, rozmawialiśmy o tym, czy da radę w ogóle więcej zrobić niż te 230 już, nie? No, ale właśnie mu pisałem, że tak jak u mnie Inka zrobiła 286 na ósemce, no to polegało to na tym, że ona nie rwała tylko do góry, ale też ciągnęła w dół. Żeby przyspieszyć tak, po prostu. Tak, szybciej, tak. Znaczy tam ilość znaczy to jak około w tych 10 minut to teoretycznie dałoby chyba radę zrobić nawet 300. Znaczy nie mówię, że danym ciężarem, ale nie, po prostu czas ci na to pozwala, tak jakby nie chyba nie. Nie. Tak, nie, ale to są filmy. No, wrzucaliśmy ten Ukrainiec, ten generał. Tak. Nie da rady po prostu chyba więcej powyżej tam 300 paru pewnie zrobić, bo po prostu już chyba kwestia szybkości tej ręki, że nie dasz rady już szybciej tego zrobić. Tak. Nie, już nie zdążysz. Ale to też zależy od ciężaru na przykład, nie? Bo ciężar musi być dobrze dobrany. Nie da się na za małym na przykład, bo no, Inka startowała najpierw na czwórkach i robiła tam 324 chyba na czwórce zrobiła. Jak już weszła na ósemkę, to na czwórce nie jest w stanie zrobić więcej niż 250. No. Jest za silna do już, tego ciężaru. Za duży nie? ciężar, a za mała, za bardzo silna, za mały ciężar względem... Tak. I ciężar musi być też dobrany. Jak będzie za duży, nie zrobisz. Jak będzie za mały, nie zrobisz. Trzeba trafić w ciężar też, nie?
Dokładnie. Panowie, ja mam kolejny teraz taki jeszcze temat. To jest już jakby tą punktację, to wszystko sobie przeszliśmy. No i teraz jakby przyszłość zawodów, jak wy to widzicie? Może jak widzicie, jaka będzie przyszłość? Inaczej. No ja myślę, że no ja widzę to bardzo dobrze. Myślę, że to dopiero jest wszystko przed nami, nie? Tak jak trójbój teraz się rozwija, to myślę, że ketle dopiero się rozwijają i że dopiero ta fajna przyszłość jest przed nami. Tym bardziej, że no coraz więcej tych zawodów będzie. Każdy ma jakiś inny pomysł, więc różnorodność będzie. Każdy się będzie mógł sprawdzić w takich, jakich chce, bo wybierze sobie zawody, na które chce jechać. Tak, myślę, że im więcej, tym lepiej, nie? Ja co widzę, że fajnie by było w przyszłości, żeby też i ci te osoby z CrossFitu startowały w naszych zawodach, żeby były ogólnie bardziej dostępne. Myślę, że będą, wiesz, bo to jest też tak, będą, to jest bo też to jest tak zależy jakby od organizatorów, tak, bo tak. Myślę, że też zależy dużo od tego, czy organizator jest w stanie zebrać sponsorów na to, żeby te nagrody były odpowiednie, żeby przyciągnąć nazwisko. Dokładnie, bo to jest kolejna kwestia, nie? Czyli te nagrody, nie? Tak. Kasa. Przyjadą nazwiska, to prestiż zawodów też rośnie i na następne zawody też są ludzie przyjechać na te zawody, no bo to już ma swój prestiż, nie? Tak. No, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski u Mirka na przykład, no to one same w sobie już mają ten prestiż. Mimo niedociągnięć różnych i tak dalej, co się może zdarzyć przy tak dużej imprezie, to jest normalne, nie? No, ale to miło jest tam pojechać po prostu, chociażby, żeby znaleźć się w tym gronie i na tej hali, tak jak on to zrobione ma zawsze, nie? Telebimy, relacja na żywo i tak dalej. To jest piękne. Znaczy wiesz, to wygląda podobnie jak w Girevoy Sport, tak ci powiem. W sensie takim, jak ja to widzę. Jak, wiesz co, myślę, że nawet lepiej. Znaczy chodzi mi nie chodzi mi nawet może o samą oprawę, jakby ja tam nawet nigdy nie byłem na takich zawodach, ale tak jak zobaczysz to na filmiku i spojrzysz u Mirka, jak wychodziliśmy, wygląda to bardzo podobnie. W sensie. Tak. Jest to bardzo podobne do siebie i to jest fajne. No przede wszystkim jest coś, co on robi, że on wynajmuje specjalnie halę pod zawody, a nie robi tego gdzieś na sali gimnastycznej i tak dalej, nie? No. Ja też o tym myślałem, tylko to jest kwestia też teraz finansowa. No to koszta, nie? I kwestia, na jak twoje zawody są znane i na ile możesz sobie z tego pozwolić, tak? Bo też nie jest, powiem tak, proste dołożyć do tego, tak? I mimo, że zrobisz coś fajnego, a masz dołożyć do tego kasę, no to nie jest to dla organizatora, wiesz, taka... No u mnie na przykład, te zawody będą na amfiteatrze się odbywały, nie? Bo ja chcę, żeby dużo ludzi było na tych zawodach, bo będą różne imprezy wokół. Bo ja chcę takie show zrobić z tymi zawodami, więc różne rzeczy wokół się będą też działy, więc robię po prostu na amfiteatrze. To będzie pora, podejrzewam, że koniec lata, początek jesieni jakoś, żeby pogoda była odpowiednia. No i odpowiednia oprawa i tak dalej. Myślę, że no, mam w zanadrzu też takie nazwisko, które przyciągnie ludzi po prostu, żeby przyszli popatrzeć sobie chociażby na tą jedną osobę, nie? Bo ketlarzy nie znają, ale znają ludzi z telewizji, z internetów i tak dalej, więc zaprosić jakichś gości takich, którzy wiesz, pojawią się po to, żeby publiczność przyciągnąć. Jak będą publiczność, to będą sponsorzy, nie? Problem jest taki, że ten sport jakby nie było, on się niby już ma tyle lat, a się rozwija dopiero, nie? Wiesz, no nie zna za dużo ludzi, nie zna ketli, nie? Jest bardzo niszowy, tak. W odsłonie takiej fitnessowej to, co się zrobi, wiesz, gdzieś tam po klubach fitness, to co się zawsze z Adamem śmiejemy, że wiesz, machanie, swingi robione ręką. Ale wiecie, no to jest już nasze zadanie, żeby dokładnie, to... Dokładnie, dokładnie. Tak, to przede wszystkim, nie? Tak jakby my mamy teraz, właśnie teraz nawet rozmawiając o tym, jakby robimy promocję temu sportowi, tak? I to jest fajne, nie? Że... No słuchajcie, ja nawet ligową koszulkę założyłem, żeby zareklamować ligę, także co moim zdaniem jest bardzo fajnym pomysłem, nie? Pierwszy rzut jaki jest, taki jest, ale tak, myślę, że liga jest super. I jak gadałem też o tym z Mirkiem, że fajnie w ogóle by było, może nie całą ligę, no bo to wiadomo, jeździć gdzieś tam jeszcze, jak Mirek jest z Białegostoku, no to sorry, ja mam 700 prawie kilometrów, nie? To jest masakra. Ale jakby finał był na żywo, to bym pojechał, nie? Znaczy teraz bym nie pojechał, bo się popsułem, ale generalnie... Ja mam trochę inne zdanie, wiesz, ja myślę, że ta liga jest internetowa i powinna taka zostać, bo mistrzostwa są, na które jedziesz i tak dalej, a coś internetowego jest i na przykład tak jak ja mam ludzi, którzy pracują i tak dalej, w następnej będą brali udział w amatorach, oni nie muszą nigdzie jechać, nie?
To jest, oni raz to co ma miesiąc czy co dwa miesiące wchodzą na halę i robią swoje i startują w zawodach, nie? Otrzaskują się z tym i tak dalej i kiedyś pojadą na mistrzostwa, nie? Po prostu. No tak. No może i prawda z drugiej strony, ale... Znaczy fajnie, że jest taka opcja, nie mówię, że cała liga... Tak. No fajne to jest, ale nie mówię, że cała liga, ale fajnie jakby jedno starcie, mówię, chociaż finałowe, żeby... Mhm. No bo to jednak jest... To jest trochę inaczej, nie? Jak się spotykasz z ludźmi na żywo, jak, nawet jak się z nimi ścierałeś, wiesz, przez tam rok online. Chociaż mówię, ten finał fajną by był opcją, ale... Ale i tak się spotykamy na mistrzostwach. Ale tak. A Mirek z kolei, z tego co pamiętam, ma podobne zdanie jak ty teraz mówisz, nie? Że są mistrzostwa, a liga to jest liga i dlatego nie będzie tej formy na żywo, nie? Ale generalnie liga? Bardzo jestem zadowolony. Poza pewnymi znowu niedociągnięciami i pewnymi tam nieporozumieniami, które... No mi co na przykład jest jedną rzecz, z którą powiem, że z ligą się właśnie, że nie ma jakichś kompilacji nawet wrzuconych waszych jakby tych... To troszeczkę fajnie, żeby to było, żeby ktoś to mógł zobaczyć, bo tak naprawdę, wiesz, jak coś by takiego krążyło po internecie, to jednak pokazuje... To by, tak, ludzie by sobie przesyłali, można by było... No, ale słuchajcie, no właśnie rzuciliśmy dla Mirka pomysł, przecież firmy wszystkie są w internecie, może zrobi i może jako reklama przyszłej ligi będzie coś jakiś taki, movie maker, tak, niech poskleja każdego, tak, napisze jaki wynik i tak wiesz. Ale i to jest, ale wiesz, ale to jednak później pokazuje, kurde, widzisz, kurczę, ten zrobił 40, ten zrobił tutaj 60. No ten... słuchajcie, tak naprawdę patrzyłem, wystartowało prawie 70 osób w lidze na początek. Po drodze różne podpadały osoby, ale ja to jestem zdania takiego, że jeżeli ktoś odpadł, to w eliminacjach na mistrzostwach świata w piłce nożnej też drużyny odpadają. Nie ma znaczenia, z jakiej przyczyny odpadł. Odpadł to odpadł, nie? Liczą się ci, którzy zostali, nie? Nie można odbierać chwały tym, którzy zostali, tylko dlatego, że ktoś po drodze zrezygnował. Tak, to prawda. Nie znaczy, że ja się o niej starałem. Także ale... wiecie, wystartowało prawie 70 osób, to nie jest mało. Tak naprawdę. Na pierwszy rzut. No, a myślę, że w drugim rzucie będzie dużo więcej, niedociągnięć będzie mniej, bo wiadomo, to jest doświadczenia się zbiera, nie? Mirek to robi pierwszy raz ligę. I jest dlatego prawda. Jest jak jest, nie? Tak, bo brakuje... Ale już nam pisał przecież, że w drugiej lidze będzie miał osoby do pomocy i tak dalej, będzie to sprawniej szło i myślę, że pomysł jest świetny, nie? Szczególnie dla początkujących, nie? Tak, tak. To jest prawda. I teraz właśnie widzisz, i pytanie dalej moje jest takie, czy na pewno te ćwiczenia, które mamy w lidze, są na przykład, ja nie wiem jakie tam były, ale bo ty byłeś 35+, tak? 40+. Ale tam jak Piotrek, wy Łukasz z Piotrkiem byliście, to mieliście właśnie te OHS-y, nie? I to już ja rozumiem, że to jest sprawnościowe, ale na przykład nie wiem jak wygląda to z amatorami. Nie. Nie, nie, oni mają nie te mieli. Same... Nie, tylko w pro. Tak, tak, jest. Czyli to jest tak, że oni mają podział ćwiczeń był bardzo fajny na lice. No, tak, było widać, aha, no to właśnie, amatorzy to amatorzy, i wiesz, łącznie z tym, że na przykład, no, że właśnie... pro znaczy na dwie ręce, na dwa ketle na przykład, a w tym czasie amatorzy jedną ręką robili i tak dalej, nie? No. Tak, tak, to pamiętam, no. Ja tak jakby tylko te pro śledziłem ze względu na to, że nasz Piotrek startował i tak jakby te pro mnie najbardziej interesowało, nie? No bo tam... Overheady. Ja się akurat ich super nie boję. Ćwiczenie. Ale... Super ćwiczenie. Więcej. Było na, to był jedyny rzut ligi, który ja wygrałem. Przez te overheady. Czułem na trzecim w końcu. Przez te overheady, tak. No i bottom-upy tam były chyba jeszcze. Tak, to było to. Tak, to było to. I były bottom-upy. No to bottom-upy też tam nie narzekam. I widzisz, i to jest na przykład, to są zawody, które są bardzo mocno sprawnościowe. Znaczy, i one też są, tak, powiedzmy... Tak, ale wiesz, fajne jest to, że tam co dwa miesiące był rzut ligi jakiś i każdy był inny, nie? Bo był typowo siłowy na przykład, nie? Był jeden typowo siłowy. Tak. No i też były typowo kardio, no, finał był typowo kardio, taki były... po prostu, że światełko w tunelu widziałem. I widzisz, to jest ja mocno to przekrojowe, tak? Ta liga jest mocno przekrojowa, czyli ona nie ma takiej, nie zamyka się w pewnej ramie, nie? I fajnie, i tak jak rozmawialiśmy, fajnie, żeby były zawody, żeby zamykały się w ramie typowo siłowej, jedne w typowo kardio, jedne były typowo przekrojowe i to jest... I cross kettlebell. Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, to też jest fajne, nie?
W ogóle nie ma takich zawodów crossfitowych, tylko że z samymi ketlami, nie? To słuchajcie, tak... no słuchajcie, ile my gadamy. Nie ma czegoś takiego. Tylko nie? Właśnie gadamy o, nie ma, nie ma, o różnych pomysłach, doszliśmy do wniosku, że jest fajnie, nie? Nie, no słuchaj, każda forma tych zawodów, które ja byłem, ja każdą wspominam miło. Wiadomo, są rzeczy, które jakie tam jako, powiedzmy też, czy tam jako sędzia, czy tam jako organizator, które mi się na przykład nie podobały, które uważam, że można było zrobić lepiej, ale to już patrzę z własnego doświadczenia, a nie jako z osoby takiej, która przyjechała i była na zawodach, bo dla tych osób, które były na zawodach, naprawdę to się podobało. I niezależnie, czy tam było tak, czy tak, większość, która osób, z którymi rozmawiałem, każdy mówił: fajnie, że mi poszło to, fajnie, że zrobiłem tamto, tu mi trochę nie poszło, ale to nic, za rok będę w tym lepszy. I wiesz, to jednak było coś takiego, że zrzeszało tych ludzi i każdy z czymś fajnie, każdy mógł sobą pogadać, każdy mógł, wiesz, powiedzieć: ty byłeś dobry w tym, ty byłeś dobry w tym, nie? I to też jest fajne. I fajnie, że też te w ogóle wszystkie nasze zawody są, powiedzmy sobie, w zamkniętym gronie teraz, bo tak naprawdę są tylko osoby te, które są mocno związane ze Strong First. No troszeczkę też jest tam już coraz więcej osób z tych poza Strong First, czyli z tych poza instruktorów, ale fajnie, żeby jeszcze bardziej to się rozwijało, nie? Czyli jeszcze więcej było tych zawodników, nie? Bo to tak naprawdę, no myślę, że będzie zależy, chociażby nie? to, że jest coraz to, więcej ludzi trenuje ketle, nie? Także zawodników tak, też tak. będzie, bo jak już zaczniesz trenować, jak już masz staż za sobą, tam pół roku czy rok, no to wcześniej czy później i tak będziesz chciał się spróbować, nie? No wiesz, u mnie wszyscy, co przychodzą, każdego interesują, fajnie, mnie też, że gwiazdki, czyli top team, nie? Się pytają, to jest pierwsze ćwiczenie, pierwsze pytanie, a co trzeba, żeby te ćwiczenia zaliczyć? A co no w ogóle trzeba, top team to bardzo proste, ale się też widać. No. Super, bardzo super. Tak. Bardzo super, no, bo wiesz, to jest cel. Widać fajnie, widać po tych gościach z Giriewoju na tej grupie naszej. Widać, że coraz więcej giriewojowców powoli gdzieś tam. Tak, tak, proszę. Zostają przy swoim, ale korzystają z ćwiczeń, nie? Za hardstyle. Ale tak, o tutaj ostatnio dorzuciłem, fajnie. Tu coś tam ten. Z kolei u nas też widać, że coraz więcej tam gdzieś... No tak, Łukasz, ale to ta nasza grupa taki cel miała, nie? I zobacz, już króciutko działa, ale działa ładnie, nie? No taki był plan. Ja tylko tak... To teraz reklamy tak wiesz, robię. Mówię, bo, żeby. Bo, cieszę się, że fajnie, nie? Fajnie, że działa. Fajnie, nie? Bo się okazuje, takie że było założenie, tak działa. Dogadać, wcale nie muszą się kłócić i korzystają z doświadczeń na tak, działanie, dokładnie. Dokładnie. No, kiedyś tam była taka trochę nieprzyjemna taka jakby atmosfera. Znaczy, może tak jakbyś ludzie ze Strong First trochę tak do tych gier ale w drugą stronę też. Jak niektórzy. Ja było, że taki... to dwie strony, tak. Też tak myślę, że to jest w obydwie strony, ale wiesz, też ludzie zaczynają się przekonywać, że jeden drugi nie gryzie. Tak jest wszędzie, wiesz? To jest z obie strony. Oczywiście jak rozmawiasz, to jest, no może tak, ale to tamci. jak już poruszysz ten temat, nieważne w którym gronie, to już jest, może tak. troszkę ten, ale to nie my słuchajcie, zaczęliśmy, ale, wiesz co ale chodzi. Każdy chwali swoje, tak ci powiem, każdy chwali swoje. U fotografów też są kanonowcy i nikonowcy, no. A tak naprawdę i to jest aparat, nie? Tak. No. Tak. Jeden poza drugi tym, robi zdjęcia, też, nie? To też wyniknęło, bo tak jak rozmawiałem gdzieś tam z ludźmi, to się zaczęło gdzieś tam na początku w ogóle ketli w Polsce, jak one się gdzieś jakby dotarły do jakiejś większej świadomości, w ogóle ketle, ja nie mówię hardstyle, tam giriewoj, bo to się okazuje, że to się w podobnym momencie jakby był taki, no nazwijmy to boom, no my jesteśmy niszowi dalej, ale nazwijmy to boom, i to się wtedy zaczęło, nie? I tak jakby jest pokolenie, które wtedy zaczęło i teraz dochodzą nowe pokolenia, które robią ketle i się okazuje, że się zaciera ta granica, nie? Widzisz, no chociażby po tej grupie naszej to widać, że gdzieś tam zaczyna się powoli zacierać ta granica, bo ci ludzie, którzy teraz zaczynają, to nie wiedzą, tak. nie znają tej sytuacji z no początku, i nie? Ja na przykład u siebie się... Ale słuchaj, to jest jak z siłownią, tak? Tak. To jest, wiesz, osoby, które gdzieś tam chodzą na siłownię, zaczynają trochę robić crossfitu, trochę zaczynają ketli robić i różnych rzeczy zaczynają korzystać. Identycznie myślę, że jest tutaj, że każdy, wiesz, szuka jakiegoś nowego bodźcu, czegoś innego, czegoś, coś, co zmieni, coś mu może otworzy oczy na inne, albo pomoże być w czymś po prostu lepszy, tak? W lepszy w tym, czym ma być lepszy, nie? Czyli tam powiedzmy w tych
ćwiczeniach, nie? Które tam w gierach. No tym bardziej, że nie wolno się ograniczać, warto robić różne rzeczy, żeby być sprawnym ogólnie, nie? A to na jakie zawody pojedziesz, w czym tam będziesz chciał być najlepszy, no to już to jest priorytet twój, nie? Ale ćwicz wszystko, żeby być ogólnie sprawnym, nie? Ja tak u dzieci swoich robię, one dlatego dźwigają hardstyle i turki robią i inne wszystkie rzeczy, a nie tylko w Girovoy startują, no bo dzięki temu w Girovoy są lepsze, po prostu. No tak. Tak, tak. I to jest właśnie też piękno, że możesz zaczerpnąć sobie z różnych rzeczy i poprawić się i być lepszy w innych rzeczach. A odnośnie tych kłótni wszystkich, co jest lepsze i tak dalej, no to myślałem o tym, kiedy z Łukaszem rozmawialiśmy, tylko cholera wie, jak to wykombinować. Jak zrobić takie zawody, żeby i ci na tych jednych zawodach mogli się sprawdzić ze sobą i w końcu raz na zawsze rozstrzygnąć, kto jest lepszy, przede wszystkim właśnie. Znaczy, wiesz co, ja nie da rady. Ja ci powiem to tak, jakbyś chciał wrzucić lwa z rekinem do walki i zobaczyć, który ale, będzie lepszy w wodzie albo mógł, na lądzie, tak? Teraz będzie tak? Kłótnia, kto jest lwem, a kto rekinem. Tak, tak. No, także nie da się, no nie ma. Nawet myślę, moim zdaniem to jest głupota myśleć o tym. Nie? No nie ma, to jest sport, tak jakby się kłócić, co jest lepsze, szachy czy warcaby. No, to jest co innego, nie? Tak. Tak, tak. Zupełnie inna dyscyplina i tyle. Jabłko do gruszki porównywanie, nie? Znaczy może nie zupełnie inna, ale no na czym tak, innym się skupiają. No ja mówię, wiesz, szachy warcaby, no bo szachownica ta sama, nie? Tylko kule inne. Dokładnie. Tym bardziej jakby absurdalne się wydaje w ogóle, skąd w ogóle ten podział, jakby skąd te... Ale to normalne, bo ja trenuję to jestem lepszy. Znaczy, wiesz co, kiedyś było po prostu takie przeświadczenie, jak ja pamiętam, jak ja jeszcze gdzieś tam na pierwsze intro pojechałem i jakieś były tam rozmowy na ten temat, to była taka mowa, że ci z Girevoy to sobie plecy rozwalają, że oni robią niezdrowo to, bo dźwigają to w taki sposób, że tu są wykrzywieni i wiesz, każdy tak jakby swoimi argumentami próbował obronić swoją technikę. Z drugiej strony później spotkałem się z Girevojczykami i oni mówią, że nie, ty stary, ta nasza technika to wcale nie jest taka zła i my mamy lepsze to u nas jest lepsze to. I wiesz, tak, każdy też, ma też swoje, to każdy będzie swoje tym, chwali, że a wy robicie te turki, które są w ogóle niebezpieczne i to jest do dupy ćwiczenie, po co to w ogóle robić, nie? Przecież się popsujecie tym, nie? No, więc wiesz, ale tu... Tylko wiesz, no pytanie, czy jesteś na to zamknięty i się zamykasz, czy otwierasz się na wszystko i tak jakby chłoniesz wiedzę z każdego i dobrze punktu, się bawisz dzięki temu, nie? No to przede wszystkim... Tak, tak, tak. Mi tam, wiesz, ja nie mam żadnych problemów porozmawiać, czy to jest, nie wiem, czy to crossfitowiec, czy to jest ketlarz, czy to jest, nie wiem, girowojczyk, no, czy to street workoutowiec, nie? Bo każdy tak jakby ma swoje i... Każdy, wiesz, ja chociażby u mnie bardzo dużo chłopaków jest z drążków, nie? I wiesz, wiele od nich też się nauczyliśmy, też wiele od nich tam podpatrzyliśmy, oni powiedzieli, słuchaj, to trzeba robić tak, a później któregoś dnia przychodzę na salę, a widzę, że te chłopaki z drążków biorą kettle i on tu próbuje jakieś presy robić, nie? Bo gdzieś tam podpatrzył nas. I wiesz, tak jakby później... Tak jakby te granice się zaczynają zacierać i każdy próbuje czegoś, każdy próbuje wrzucić sobie coś, co mu odpowiada, pasuje, działa dokładnie. Dla jego stylu. I się okazuje, że te ostre ćwiczenia pomogą. Jak się rozwinąć, to nie możesz być zamknięty na jedno, nie? Tak, wiesz, on nagle wyciska więcej na dwoma ketlami, to się okazuje później, że ma troszeczkę tą mocniejszą obręcz barkową, to lepiej te pompki na rękach robi, tak, lepiej tak, tam dokładnie. Stoi na tych rękach, nie? I mu to pomaga, więc wiesz... Chłopaki choćby ze street workoutu najczęściej przychodzili, na przykład osiady mnie prosili, żeby pomóc w siadach spojrzeć, czy ja robię dobrze ten przysiad, żeby te nogi trochę rozbudować, nie żeby za mocno, nie ważyły, żeby nie? Wiadomo, będą ciężkie, to się nie utrzymam. Bo... Wiadomo, jak będą tak. Ciężkie, to flagi nie zrobi. Ale gdzieś tam chociaż sobie trochę pomóc przy tych nogach, nie? Jakieś ćwiczenia wrzucić, nie? I wiesz, no i to też jest coś takiego, że my gdzieś tam ze sobą mamy ten jakby kontakt, nie? W tym środowisku, bo jednak wszyscy jesteśmy w środowisku trenującym, czyli takich, które uprawiają sport. A czy taki sport to już jest indywidualna sprawa, tak? Dokładnie. No. Dobra, chłopaki, bo to już widzę, że to jest godzina 20 tak naszej rozmowy. Ja wiem, że twoja lista tam jeszcze ma bardzo dużo podpunktów.
Ale myślę, Tak, ale że najpewniejszy. to nie jest też tak, że musimy, wiesz, wszystko obgadać, bo to są po prostu rzeczy, które gdzieś tam wystarczy zahaczyć zdanie o czymś, tak? I myślę, że mniej więcej... Teraz sobie porozmawiamy, bo myślę, że byśmy się spotkali, jak twoje zawody będą się zbliżać, jak będziesz znał termin, to wtedy byśmy zrobili podcast i porozmawiali sobie o tych zawodach. Później sobie porozmawiamy o zawodach, jak będą się moje zbliżać, nie? Moglibyśmy... Też myślę, że to fajny pomysł, nie? Fajnie by było się w końcu. A to na pewno się na zawodach spotkamy. To jest takie jednak. No, ja zapraszam do siebie na zawody, więc wiecie, nie? Znaczy, powiem wam tak, jeżeli chodzi o moje zawody, jeszcze tylko tak powiem, już biorę to drugi raz pod uwagę, bo prawie w ogóle nie robiliśmy promocji tych naszych zawodów teraz listopadowych, ze względu na to, że po prostu to nie było wiedzieliśmy. Cicho. I wiesz co, nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja w kraju. Czy wiesz, za 3 dni wszystkiego nie zamkną, tak? I gdzie ja zrobię te... No tak. I wiesz, i teraz weź promuj zawody, które tak naprawdę nie wiesz do końca, czy będziesz mógł w ogóle zorganizować. A wiesz, jednak promocja, nie mówię tam tylko o wstawianiu rzeczy na Facebooka, ale czy to nagranie jakiegoś filmu promocyjnego, czy to jest też kupa roboty, którą trzeba zrobić, a później niekoniecznie będziesz mógł to w przyszłości wykorzystać. Chociażby jakieś wiesz, banery z datami, jakieś takie różne rzeczy, nie? No. Tak, tak. I teraz wiesz, ten czas jest tak niestabilny, że ja chciałbym, żeby to było w marcu, ale czy to będzie w marcu? Czy ta sytuacja się rozwiąże? Czy ta to mamy bardzo fajną pytanie. Platformę teraz do tego, żeby promować takie rzeczy i na pewno wszystkie zawody, które będą się jakieś zbliżać albo coś, to będziemy zapraszać ludzi od tych zawodów i będziemy promować tutaj. Tu dość spore środowisko ketlarzy to ogląda, więc trafi do wszystkich, nie? Taka reklama w postaci podcastu. Na razie ciężko powiedzieć, czy to spore, czy nie, bo ja tak patrzę po tym. Poprzedni podcast ma teraz na ten moment może ma z 900 osób. No to wiesz, powoli będzie rosła. 900 osób jak obejrzało, to jest dużo. To 900 wiesz, osób słuchaj, ma znajomych, którym coś powie, ja ci powiem nie? Tak. Że zawody będą. No tak, coś ale powie, to jest, przekaże. To nie są 900 osób, które tak. wzięły się znikąd, tak? Tylko to są ludzie, to którzy prawda, są ludzie, świadomi, którzy się po prostu interesują. Tak, to są myślę, ludzie, że Dawid by nawet nie chciał, żeby... Myślę, że Dawid by nawet nie chciał, żeby mu 900 osób przyjechało na zawody, także... Jakbym nie chciał, pewnie, żebym chciał. To zależy. Nie, może 900 to nie, trochę za dużo. Osiwiałbyś. Ale wiesz, żeby problem obrobić. Nie, ja ci powiem, miałem 60 zawodników i przerobienie 60 zawodników na mojej sali, to już był problem. To jest naprawdę duża liczba. I wiesz, mimo że masz te kategorie, były 3 stanowiska, to wcale to nie jest proste, to jest, jak na przykład ja widziałem swoją pracę, to ja miałem, jak zacząłem od 7 czy tam rano wszedłem na salę wszystko przygotowywać, to gdzieś tam o 21 skończyłem sprzątać i nie było takiego momentu, że usiadłem na chwilę i wiesz, było coś takiego, tylko cały czas coś, to jest kupa pracy, czyli te osoby też trzeba zrozumieć, te osoby, które na przykład organizują zawody, że to jest naprawdę kupa pracy, nie? Dlatego tam wiadomo, jakie tam każdy robił te zawody z tych naszych organizatorów, czy to był Mirek, czy tam inni, tak, no to i tak im się należy szacunek, że w ogóle no, coś robią, nie? Że coś robią że na tego fajne, środowiska, że coś odbywa. A to, że jakieś się niedociągnięcia tak, trafią... Tak, że no, fajnie, tak. Że Krzysiek Bajera... A że się niedociągnięcia trafią... Krzysiek no, Bajera, ale wiesz... Po prostu. Tylko, że też tak, dobrze tak. jest o tym rozmawiać, wiesz? Dobrze jest o tym rozmawiać, żeby ich było coraz mniej, bo wiesz, też nie jest sztuką no, powielać. No, jak ktoś jest odpowiedzialny, no to wyciąga wnioski po prostu, nie? No, ale dokładnie. Też to są nasze dyskusje, bo też tak jakby... ja na przykład pytam się często po zawodach nie tylko zawodników, co im się podobało, co by zmienili, co by chcieli, żeby było inaczej, ale też osoby, które przyszły i mówią słuchajcie, podobało wam się, jak to oglądaliśmy? I ludzie mówią, ty fajnie, że to były takie minutówki, że on tu wchodzi, próbuje, wyjdzie albo nie wyjdzie, wchodzą kolejni i co chwilę jest zmiana. I mówi, bardzo dynamiczne, bardzo dużo się działo, tu każdy ktoś wchodził, pokazana była walka i ludziom też to się podoba. I to też jest ważne, żeby ludzie, którzy to oglądali, mieli z tego też jakąś przyjemność. Bo w końcu też widowisko robimy dla ludzi, nie? Zawody są dla zawodników, a bo to nie jest tylko dla nas, ludzi, nie? No. A ludzie to sponsorzy, nie? I wtedy zawody następne mogą się lepsze odbyć. Sport jest widowiskowy, jest czym przeciągnąć, nie? Bo... Bardzo. No wiecie, no jednak... stanie tam z 60 nad głową, to jest... No nie oszukujmy się, no kurde, ile ludzi to robi w Polsce? Dokładnie. 30 osób? Zacząłem drogę do 80. Wiesz,
60 coraz więcej. No ja chciałem w tym roku, znaczy w tym roku to może nie, ale w przyszłym 80 już nie, długo szarpnąć w choince ale 72,5 zrobisz to zrobiłem najwięcej. Ale 80 bym chciał. też. Ja zrobiłem 75 też w choince z 68, ale ta 80 CKB no, jest to po jest prostu. Straszna kula. Muszę dorwać tą Keno, bo no ja te większe, właśnie, ja te większe, jednak ten ucho znaczy jest do za duże. 56 mam Keno, 60 mam CKB. No ale no. Ja mam 68 Keno. Bardzo fajne są, nie? I powiem ci na przykład, jak wezmę 60. Jak wezmę 60, a no wezmę. Fajnie, nic wezmę leży. Tak, wezmę 68 tą Keno, to mi się przyjemniej. Mi ona przy, nie mówię, że jest lżejsza, bo jest cięższa, ale przyjemniej mi się nią robi turka, bardziej niż wygodnie. 60 CKB, nie? Która ma małą rączkę. Tak, bo ona ma no niestety małą tą rączkę, tak, i tak. Tego wiesz, miejsca tam nie ma dużo. A tu sobie ustawisz ją tak, jak chcesz, ona wiesz, wtedy bardzo fajnie leży. I muszę właśnie tą gdzieś Keno dorwać, ale. Już mam jedną 80, to wiecie, koszta też 80, to słuchaj, nie są małe. No, Giria ma, to jest z Giria teraz te ketle nowe, one są takie same jak Keno. No. Tak? No muszę spojrzeć. Bo oni wcześniej sprzedawali właśnie, Keno, no. Ketle właśnie u nich kupywałem, a teraz zmienili już na swoje logo i tak dalej, ale widzę, że te ketle są takie same. Cześć. O, dzień dobry. Łukasz. Cześć, cześć. Staliśmy właśnie. Stała Zuzia? Tak. No. Także ja już mam po nagrywaniu, panowie. Dobra. Już też może starczy, bo to już prawie no. Półtora godziny, nie? No mamy półtorej godziny, ja powiem wam tak, z tych wszystkich filmów, bo mam statystyki takie, kto ile obejrzał, to pierwsze dwa podcasty, zawsze maksymalnie 10% ogląda całość. To tak daję teraz jako ciekawostkę rzucam, nie? Czyli jak tam 900 osób ma 900 wyświetleń, to 10% z tego liczysz, że obejrzało od A do Z. No. A jak nie będzie, no wiesz, nie możemy to jest ludzi zmuszać, godziny, jak będą tak? Czyli to musisz sobie znaleźć na to czas. A nie, to wiadomo, ja mówię ale teraz wiesz, tylko jako no ciekawostkę. Tak, rzucam, ale nie? Sobie posłuchają chociaż nawet połowę z tego, to już jest. Dokładnie. Już może gdzieś tu niektórym się to otworzy oczy, albo na przykład coś ciekawego z tego wyciągną, no, to też fajne, nie? To co, kończymy? Tak, panowie. Dobra, panowie, słuchajcie. Dzięki za rozmowę. Bo ja powiem wam, że coraz bardziej mi. No zrób. Coraz bardziej mi się podoba nagrywanie tego podcastu, bo to fajnie tak usiąść, pogadać, bo tak normalnie to się człowiek, wiesz, nie zgadza. Zresztą na Messengerze to też nie to samo. Kochani, mikrofon. No. Dobra. Słuchajcie. Ktoś jeszcze coś nie, no, chce dodać na koniec? Co, najbliżej, najbliższe zawody będą u Dawida, jeżeli wypalą, więc zapraszamy na nie. Tak, tak. Dokładnie, z zapraszamy, chęcią, śledźcie. Śledźcie tak, śledźcie, ja linki podam do Imperium Siły, tak samo jak ostatnio do strony Rysia, podam link i podam link do grupy Dźwigam Kettle i tam najpewniej, znaczy wszędzie będą informacje, natomiast jak będziecie śledzić te to ja jeszcze, strony, ja jeszcze to zareklamuję na pewno grupę nie przeoczycie Dźwigam żadnych Kettle, zawodów. Warto wejść, obserwować, bo niedługo pojawią się też konkursy z nagrodami. Będzie można się sprawdzać, jeżeli ktoś nie chce na zawody i tak dalej, no to będą takie wrzucane przeze mnie organizowane konkursy. A z pewnych źródeł no, wiem, że nagrody będą fajne, ze względu na to, że ja będę sponsorem, więc będą rzeczy wykonane przeze mnie z motywami Ketli, tam portfele, pasy ciężarowe, różne takie rzeczy. Warto będzie powalczyć, nie? Ale konkursy nie będą łatwe. Fajne hobby. To będą takie wyzwania, wyzwania Rycha. Takie lubimy najbardziej. Ja mam 40, słuchajcie, ja mam 46 to jest dobra lat, nazwa, także medialna na pewno bardzo. Wszyscy młodsi dadzą radę zrobić to, co ja. No tak. Nie wiem, nie wiem, czy wszystko tak jak ty zrobią, ale chociaż żeby w jakimś stopniu jak ty to robili, to będzie super. Także zapraszamy na grupę Dźwigam Kettle jeszcze raz, linki oczywiście w opisie macie. Na dziś to by było na tyle. Taki odcinek mikołajkowy, bo dzisiaj mikołajki są, ale on pojawi się już tydzień po. Bo a jak dobrze pójdzie, to za tydzień. Obrobienie jak też dobrze swoje pójdzie, to za tydzień Łukasz nagrywa. Tak, myślę, że. Tak? Okej. Okay.
Czekaj. No, Aha, dobra, zobaczymy, jak to działa sprawdzimy w ogóle, wszystko, jak nie? to. No to już się zgadamy na tym. Tak, taki w sumie ten spoilerek będziemy prawdopodobnie w następnym już podcaście, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Porozmawiamy sobie z dziećmi Ryszarda. Bardzo dobry pomysł. Z szarańczą. To znaczy z dzieciakami, o których rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, tak, z Szarańczą, z jednymi z silniejszych dzieci, albo z najsilniejszymi w sumie w Polsce, bo tam No, mistrzów myślę, że świata w tym ma, wieku to. więc nawet na świecie w swoich Wiesz, nie kategoriach. mówimy tu o trójboju, bo na pewno tam w trójboju są jakieś tam Także silniejsze, ale tutaj, jeżeli chodzi o ketle, to tak. Tak. nie mówimy o sporcie, który uprawiają, a uprawiają giliewo i sport. Także to niebawem w kolejnych odcinkach. To No, co? Kończymy. pozdrawiamy dobra, serdecznie. pozdrawiamy wszystkich Dzięki jeszcze za raz. uwagę. I do zobaczenia. Do Do zobaczenia zobaczenia na na zawodach. zawodach Tak jest. wszyscy. I do zobaczenia na zawodach. Trenujcie Hej. i widzimy się na zawodach, nie? Dobra. Dobra, na Hej. razie. Yo. Cześć.